Siemaneczko, dobry siemaneczko, wieczór. Dzień dobry, hello. O, a mnie nie widać. No właśnie cię nie widać i tutaj jest problem, bo właśnie mi się przyblokował ten z kamery. Poczekajcie chwilę. Włączę na chwilę jeszcze kartę i zaraz do was wrócimy, bo coś tu się podziało. Wszystko przez ten, przez tamtego, tego. Ładnie to zrobiłeś. Zrób coś z tym telefonem, bo popatrz co jest, widzisz? Ale... telefonem. Bo się światło tutaj, no beznadziejnie to wygląda. Nie możesz gdzieś ten, żeby wydać? O. No jest, a tu po co ci ten pogląd? No zawsze mam. O. No. Dobra, już do was wracamy. Jestemy. Musiałam Tinkę oddać, bo jej nie było widać. Siemanko, siemanko. Dobra, patrzymy, co my tu mamy. Ogólnie to trochę się muszę skupić, bo jakiś fast start mam. O, w sumie to mamy trasę skąd dokąd. Chyba to samo co zawsze. To jest 14127, to... Nie wiem, gdzie tu jest początek, a gdzie koniec. Z Warszawy do Katowic. Tak? No. Dobra, niech będzie. A. O, muszę uruchomić. Czekajcie, muszę sobie odblokować. Mi się kabel trochę zwinął. Hejo, hejo, Włoszczowa Północ opanowana przez Kronosa. Super! Elegancko, profesjonalnie. Dobra, chyba siebie słyszę, słyszę. Jest ok. Dobra. O, tu się ładuje, tu się ładuje. Głowa. I można jechać. Jak wam minął dzionek, opowiadajcie. To ty? Nie, to bot. Mhm. Dobra, ściągamy sobie bota. Mateo, siemanko, witaj. Witamy. Ściągamy sobie bota. Piona. Piona, dziesiona. To ci nic nie da, bo nie masz pruntu. Aha. Gdzie są mordki fajnie? Kurde, już nawet zadanie ich mocy laguje. Dobra, powietrze trzeba. Znowu jakiś jechał. Standard polski. Wywietrze trzeba i do dzieła. A, spoko, luz.
Ludzik, Lajcik, Jus, CK, Jus. Tylko się zapomniałem się nakanować. Zapomniałem sobie porządkować, znowu będę szukał tego Simraila po godzinie. O. Dzień dobry, dzień dobry. Wieczór. Bileciki do kontroli. A będą przejeżdżać u nas. Słychać nas? Allo? Nie słyszy nas. Czyli znowu... Allo? Jak polecimy, to znaczy, że to jest wina Discorda i niemalże pewny jestem, bo przedtem dwa razy mieliśmy Discorda i dwa razy mieliśmy lot. Tak? Może być tak, że Discord powoduje jakiś problem. Allo? Zaraz, moment, bo ja muszę sobie aktywować bota, żeby... Dobry wieczór, jak? Fumator? Fumator, witamy, chyba po raz pierwszy. Zapraszamy oczywiście wszystkich na naszego Discorda. Wpisujcie sobie w przeglądarkę DC Discord, jak tam wolicie, to wam się bot odezwie z linkiem. No i oczywiście zapraszamy do obserwacji naszego kanału. A ja lecę już do Kronosa, żeby się tutaj poprawić. Marek, witamy. Bo dźwięk mi tutaj coś znowu mi wypieprzyło. No ten Discord, wbrew pozorom, to on jest taki trochę, no... Ma dużo błędów. U mnie działa bez zarzutu. No tak, chłopie, ale jakbyś działał na tylu urządzeniach, co ja, no to... To by był problem. Ach. Ty, a dlaczego ciebie... Policzymy te urządzenia? Nie ma sprawy. Czego ty mnie nie słyszysz? Ja cię słyszę. Na Discordzie? No. No to co ja tu grzebię? Psiaka. No nie wiem co ty grzebiesz. Opie. Skup się na trasie, bo jedziesz do mnie. No chyba. Zaraz wracam. Byłem po południu, dopóki ci streama nie wyboliło. Aha. No sorry w ogóle, nie wiem co to było. Być może, że tego, zajechałem neta, bo w sumie ja miałem tak, YouTube'a włączonego, Discorda, streama i młody jeszcze też YouTube'a oglądał, więc, ale to nie sądzę, żeby to była wina tego. No zobaczymy, specjalnie testuję teraz, bo przecież jakby nie było, to prowadzimy transmisję codziennie z tego. Wolę mieć Streamlabsa, bo Streamlabs ma dużo wbudowanych rzeczy, które mi usprawniają stream. Brakuje mi tego w zwykłym OBS-ie po prostu. Jakoś tak go wiesz... Nie. Skonfigurowałem i po prostu wszedłem do niego i sobie tak, tego nie mam, no kurde. Ja tam używam od początku, byłem na Streamlabsie i Streamlabs właśnie mi nie bardzo podchodzi. Nie mogę się jakoś do niego przyzwyczaić. Nie no, wiadomo, to jest kwestia preferencji, nie no, każdy inaczej się konfiguruje, zobaczymy. Kolejowe Słowice i okolice, siemanko, witamy. Siemanko! Wiesz, zrobimy tak, w razie jakby był jakiś lot, faktycznie jeszcze raz, no to mam skonfigurowanego OBS-a, no, jak to się mówi, w pogotowiu, więc tylko kwestia załączenia jeszcze raz transmisji i wracamy, nie? Ale bilecik już kupiłem, no i bardzo dobrze. No, to tam w razie jakby był jakiś, jakby faktycznie się zdarzył lot, chociaż nie przewiduję, zase odkliknę bota, bo jeszcze tutaj się ogarniam, to bileciki będą aktywne, nie? Bo to będzie po prostu przesiadka, nie będzie nawet przesiadki, to będzie kontynuacja, więc na luzie. Dobra. No ja was mam 15.46 na rozkładzie. Tak? Już żeś obczaił? Nie. Tak, oczywiście. 14.127. Ja chcę jak najszybciej stąd wyjechać, żeby te lagi przestały być, bo tutaj te okolice to jest tragedia. Ja w ogóle witaj, Tinka. Siemanko. Nie wiem, czy cię witałem. Patrzcie, to widzicie, co się dzieje? Ja czekam na update, niech jak najszybciej to naprawią, bo to jest tragedia normalnie. Co tam ci się dzieje, mordo? No bo z Warszawy jadę i laguję. Optymalizacja Warszawy. No idź, to jest tragedia normalnie tutaj. Damy radę, panie. Dobra, obczajmy sobie składzik, jak to wygląda. No ładnie. U mnie na razie spoko.
W pierki na czas grasz? Tak, 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 no oczywiście. Zresztą klatki to tak skaczą, że ja pierdzielam. 60, 20, 25, 60, kurwa. Normalnie masz no ten grać. Optymalizacja super, nie? No zajebista. Poradzimy sobie, fajnie. Bo tam dalej to już tak. Jest fajnie, praktycznie w okolicach 60 klatek lata, tak 56-60 i fajnie się jedzie, a tutaj to normalnie jest, zresztą sam widać, nie? Co będę dużo gadał. Całe szczęście, że to tylko okolice Warszawy, a nie cała mapa, nie? No nie dałoby się grać. No. A czekaj, to my gdzie my teraz jesteśmy? Pruszkowa do Grodzisk Mazowiecki jedziecie. Korytów mam wyświetlone za 12 km. No. Korytów, a. A za 2,5 km masz Grodzisk Mazowiecki, nie? Tak? No, z Pruszku na samą górę. Po prawej stronie. No to patrzę. Patrzasz? No. To patrzaszaj. Minus 11 korytów. Tinki nie widać. Dlaczego? No, nie wiem dlaczego. Jak to nie widać? Widać, wszystko widać. To co ma być widać, to widać. Czyli no. Tinki ma być i widać? Dobra. O, teraz widzę. Nie, coś zwiesił. To było to jedno oko od mojej strony otworzyć. Słuchajcie, jakbyście mieli w razie bufory czy coś, to dajcie znaka, bo mamy dosyć wysoko bitrate postawiony. Więc na słabszym internecie czasami może być jakiś problem. No ja to mam 6,5 tysiąca i wystarczy. No ja mam 7 tysięcy. To nie jest źle, ja też streamowałem na YouTubie na 7 tysiącach. No. Było okej. Okay. Ja raczej nikt nie narzekał na to, żeby coś było nie tak. Wiesz, ja mógł tutaj uszukane 4K włączyć, ale... Ale też... Ale ja bym mógł. Co? Oszukane, to ja bym mógł włączyć. No. O, my sobie was pooglądamy na streamie u mnie. O ja, w powietrzu. O. Spoko, Marek, spoko. Czekajcie, ja sobie muszę jeszcze raz, bo sobie źle z tym i za chwilę mi kark usknie. To co by ci skrzydeł nie pourywało? Leć, Krzychu, leć. Było, a leć, a tam leć, to... Tak, dokładnie. To my sobie patrzymy, jak wy jeździcie ciapongiem. Ty tą trasę... Czekam na... Do końca dojechałeś? Nie, bo obiecałem, że po 20 wejdę na ten... Na dyżurkę, nie? A. Ale ja mam, słuchaj, 50 któryś level mam. Co ty gadasz? Nie, 50 level mam w tym momencie w grze, nie? Więc... każda jazda to jest kolejny level, więc nawet jeżeli teraz zwolniłem sobie trochę z levelowaniem, to mnie to nie przeszkadza, bo... ten. Bo jak patrzymy na ludzi, to oni mają 9, 2, 18. Ktoś tam miał w porywach 32 level, więc. To na czym to tak nabijasz? Na ciapongach. My mamy w tym momencie 13 level, jak dobrze widzę. Jakbyś pojechał z Pendolino. Na Pendolino masz największy ten. Nawet na singlu, jak sobie przejedziesz Pendolino. No to masz największy level up, jak przejeździsz tą trasę od zera do końca, nie? Aha. No my jeszcze... Tak, tutaj masz tak, że zaczynasz w jakimś miejscu, tak? I no. Nie jesteś od początku, nie uruchamiasz lokomotywy i tak dalej, nie? No. A tutaj już jesteś od samego zera do, wiesz, do końca, nie? Aha, to czyli za samo to startowanie i tak dalej, to też bije do góry. Znaczy od miejsca od początku, czyli jak tam od Warszawy na przykład wschodniej, no. Aż po Katowice sobie przejedziesz, no to wiesz, Pendolino, no to masz full exp, nie? Mhm. Że ja tutaj obserwuję was i obserwuję sobie moją grę. Patrzę, co tam się dzieje przy okazji. Przy okazji. Ale na razie. A ty live'a jeszcze masz? No cały czas.
No to witamy wszystkich tam na Ukronosika. Co ty się nie chwalisz, że widownię masz? Siema tam, siema. Oj tam! Krystynę pozdrawiają, no przed pociekaczem. Pozdrawiamy. Nadziera tutaj u nas zakurcza, nie pochwali się i nie każe, nie, nic nie mówi. Tak. No przecież ja ci mówiłem, że będę streamował, jakby będzie też. A, bo kurde, ty... To było w 45. Za dużo mięsa, proszę pana, za dużo mięsa i skera. Tak jest, no dokładnie. A no. To od mięsa? Więcej warzywek i owoców, będzie dobrze. Tak jest. Dobrze, zaczniemy kupować gerbery. Może być. Gerbery, a po co? No w słoiczkach. Będziesz szamał. Jaką gerberkę jak zjesz, łapie. Tak. Tylko doniczkę zostaw. Tak. Aż po same korzenie zje. Tylko tak do poziomu ziemi, bo później będzie ci trzaskało bardzo w zębach, nie? No Jezu. Ja tego problemu znasz nie temat. Mam. Tak, znam temat i tak. Ukruszył mi się ząb tam na kamyczku jeden, więc... I co? Szukałeś? No. I trzeba było iść kurde do dentysty i wydać kasę na naprawę. No i głupi, trzeba było najpierw zęba pod poduszkę dać. No. To by ci się za dentystę zwróciło. Ta, wróżka zębuszka, tak? A jak? No, to jest. Ja już nie jestem z tych, co wierzą w świętego Mikołaja i te sprawy. No głupi jesteś. Wszyscy mądrzy wierzą. No taki jest Kronosik niestety. To ja na to poradzę, moja droga. Ty gadasz? Przecież święty Mikołaj to był, jest i będzie. Ty nie mów tak głośno na streamach takich rzeczy, bo nasz Kuba YouTube ogląda. Aaa, przepraszam. Tak, moi drodzy, jest święty Mikołaj. Chcesz nas na minę wepchać, czy co? Macie przykład z któregoś tam live'a, jak miał powiedziane chłopak na dyżurce, że jak nie puści ich Chrisa i Tinki, to święty Mikołaj nie przyjdzie do niego. No, no. I ich puścił. Pumator ci napisał, przepukać wodę z nawozem. No widzisz. Ale nawóz jaki? Do storczyków czy co? Bo to jest różnica, wiesz. Każdy nawóz inny składnik. Składniki ma inne, nie? Marek, wszystkie informacje na temat SimRaila są na forum SimRaila, więc jeżeli tam coś wyczytałeś, to jest prawda, jeżeli nie, to nie. Ja takiej informacji nie posiadam. No z tego, co ja słyszałem, to do Gdańska ma być trasa. Tak? Mhm. No to może i ma być. Już kilku youtuberów nawet to mówiło, że mają dać trasę do tego. Do Gdańska, nie? No to może... Ale to pewnie od razu tak nie zrobią, więc... poczekajcie, najpierw może będzie do Łodzi, a później będzie z Łodzi pójdą do Gdańska, nie? No może być. Od razu Rzymu nie zbudowali. Też ja słyszałem, że coś tam będzie z Poznaniem kombinowane, więc... Dobra. Może. Pożyjemy, zobaczymy. No ale tak. Jeżeli ludzie gadają, no to gdzieś musiało być jakieś info na ten temat, nie? Nie, powiem ci, ostatnio... Praca, dom, praca i tak poradzę, tylko tak teraz zobaczę, aha, fajnie, nie ma żadnego nowego postu, więc lecę dalej, nie? Nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kocha, ptaski na mnie srają, to się nie przyjeżdżają. I mam na nich focha, nie? Mam na nich focha, tak. Mam focha. O, foch ma na mnie. Bo jakby nie patrzeć z Katowic do Gdańska, trasa trwa w realu 6-7 godzin. No to już jest gruby materiał, nie? No. O, coś mi jakieś powiadomienie przyszło. Ktoś jedzie w moją stronę. 41-122. Zobaczymy. Źle ci pokazało to droga rowerowa i ktoś na jakiejś hulajnodze elektrycznej. No to se opina poczeka trochę. Dobra, robimy wjazd. 10 minut czekania ma u mnie. Nie wypuszczam cię. Jest. Nie ma jaka opcji. Jaka frajda się można poznęcać, nie? A niech stoi i niech czeka. Po co przyjeżdżał za wcześnie? To już wiem, skąd się tacy biorą. Bo to są wszyscy ci, co nie wierzą w Mikołaja. Ja ci mówię. No. A to jest bot, nie? Więc on sobie może poczekać. Krzywda mu się nie stanie.
kto to pomyślał, żeby PKP Intercity przyjechało 10 minut przed czasem na dworzec? No proszę cię, no to jest niemożliwe. 4 godziny spóźnienia to ja rozumiem, ale 10 minut przed czasem? To nie, nierealne. No to tak nierealne. Jak ja wczoraj wjechałem, miałem coś 5 minut przed czasem, to się dyżurny zakręcił, bo mi kazał jechać, a ja mówię, że mam 5 minut postoju. A to ja sprawdzę. To oni mi gadają. Szybkość transmisji strumienia audio jest mniejsza od zalecanej. Sugerujemy, że to mnie tam OBS opomuje z tym promieniowaniem. A co muszę zerknąć? Stawienia. Co ty mi tu imputujesz? Imputujesz? A nie. Zaraz amputuję mu coś. Niech się pójdzie. Ja tu ładnie mam wszystko ustawione. No, Humator pisze, puści na zastępczym, niech jedzie 20 km na godzinę. O, już dzisiaj mnie ktoś puścił na zastępczym. No. Byłem tak zły, 20 km, no chyba go porąbało, nie? Chyba z mrówką na rozumie się pozamieniał. A też tym jechałem EU, nie? O, bot wjeżdża na perony. O, i niech to stoi. 14.17. O, 6 minut sobie poczeka. A to jak gdzie mam postój teraz? Dojeżdżam do Szelgu. Szeligi? Nie, Szeligi. Przejeżdżamy. To musiał być sobie tym. Weź myszką, naciśnij lewym przyciskiem myszy i do góry pociągnij troszeczkę. A, takie rzeczy. I chcę zobaczysz kolejne te. Tylko nie zobaczysz wszystkiego, ale tam wiesz. W Opocznie chyba będzie mieć przystanek. No w Opocznie powinniście mieć. Ale nie wiedziałem, że to tak można. No bierzesz sobie tam, gdzie masz ten rozkład jazdy, lewym przyciskiem myszkę przytrzymujesz i do góry myszką, nie? I to takie podciąganie, jakbym sobie gadki podciągał. No i już. No. No to jesteś wprawiony w tym, to więc wiesz. No. Opoczno południe pewnie, no pewnie tak. PH. Poczekaj, co to było to PH? No postój. Postój? PH, postój handlowy. Aha. Za szybko jedziesz, panie. Zostaw te gadki. Poczekaj, bo na Warszawie ostatnio to było bimberek, tak? Tak. Śliwki i te inne sprawy. Tak. No. Na grubo. Poczekaj, aż przyjdziesz, jak ja siedzę na Warszawej. Ha, opie! O Jezu! Co, już kefirki poszły w ruch? Czy grzybki w kropki? Prezencie wam dam to i to. O Jezu! Humator pisze Opoczno, a później we Włoszczowej na Ukronosa. Tak. Będą u mnie, moi drodzy. Będą, potwierdzam. No to jakiś tam czerwony dywan, chleb, woda i sól, czy coś to było, nie? No. Woda, nie za dobrze ci? By było? Nie. woda i sól. Pokażę was troszeczkę. Siema! Hello! Pomachajcie ładnie do kamerki. Siema! Widownia Kronosa, Krystyny pozdrawiają. Tak jest. Z podróży. Małej i dużej. Tak, o widzisz, przeciągnąłeś sobie, masz Opoczno PH. Normalnie pociąg specjalnej troski. No i co? Ale chciałam zauważyć, że wszyscy z nami jadą, no to... No dobrze, nie? jeszcze jadą... Bileciki kupili, to wiesz. To teraz szkoda, nie? jak teraz są bilety takie drogie, to wiesz. Zwrotów nie przyjmujemy. Tak, zwrotów nie przyjmujemy. Tak, u nas bilety to są z tego, no z outletu. Tak.
Z recyclingu. No. Ukręcili na papierze z toaletowym. No i po co żeś to powiedział? Tak. Nie no musieli wiedzieć. Wymckło mi się, zdarza się, co? Teraz wszyscy będą robili bilety z papieru toaletowego, nie? No. To mieli szare, długie i... Nie, to białe i zapachowe, to... No, patrz jak mu się marzy. Dzień dobry wieczór! Dzień dobry, tak to było? Dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór. Inicjator zamieszania. Tak. Był nie na żółtym. Dobry wieczór wszystkim, tak jest. Byle nie na zużytym, no dokładnie. Papelus! Witamy, Kronosik pozdrawia z Głoszczowej. Tak. O, my, jedzie coś do mnie. A my pozdrawiamy z Zielonej. Jak z Zielonej? Lokomotywy. A. No. 41-24. Moi drodzy, my mamy 41-24. Witamy, Damian. Damian, siemanko, witaj. Damian, siema. Dzisiaj, moi drodzy, zobaczycie... O, tego powinienem puszczać za chwilę. Dobra, to jego sobie zaraz puścimy. Moi drodzy. Niech sobie on... drałuje już stąd, bo jedzie do mnie następny pociąg. Który też będzie chciał tutaj wjechać. Wszyscy ci chcą wjechać, Kronos, no bez jaj, no. Hotela pozdrawiam. A masz cygaro, Pawelus? Pawelus, o tym fotelu, tak normalnie, sentymentalnie, aż... To jak cygaro... Ojciec chrzestny, nie? No, o tym sam pomyślałam, o tej kapeli. Pawelus. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. A myśmy go przemianowali? No wreszcie wyjechaliśmy ze strefy lagu. Na bocie jeden, ruszaj ten tyłek. Zakąd to powiedział. Ja na chwilę przyszedłem przywitać się. Kronos, moje cygaro jest tylko dla wybranych. I to o co? Odmiennej płci. Odmiennej płci. Ale Pabelus. Nie wiem, co ty wyobrażasz, ale mu chyba o inne cygaro chodziło. Właśnie. Pawelu, z całym szacunkiem dla ciebie. Wiesz, mordo, że cię bardzo lubię i bardzo fajne masz te filmy na YouTubie, ale szanujmy się może, co? Polski Hitman Official. Siema, siema, witaj. Hitman do was wbił. Taka fajna pokoju. Fajka pokoju, tak. Fajka pokoju, tak. Nie wiem, co wyżej ta wszyscy razem ćpoli, ale nieźle was siekło. 41-24, poczekaj chwileczkę, bo mi bot wyjeżdża z peronu, zaraz cię wpuszczę. Tu bot. Nie bot, tylko pan bot. Pan bot, przepraszam panie bocie, że... Że chodzę po bocie. Tak. 41-24, przebieg podany do peronu. Tak, moi drodzy, tak. Na wznak. Pabelus kosmate myśli ma. Co? Nie wnika. Dobra, no to teraz już wyjaśniłeś, dlaczego ci to audio padło. No. Pabelus, ja tego nie zrobię, nie pokażę tego czatu na moim streamie, także... No, nie zrobię ci tego. Jezus. Byłbym niedobry, to bym pokazał, co ty wypisujesz. Nie, Kronos, nie rób tego. Nie. Boże, co tu się dzieje? Ja się nie udzielam. Nie udzielam, bo jak. Ale Chris, to jest u nas normalne. Ty, u kogo? No u nas, u ciebie i u mnie. Tak? No, że nam odwala o tej godzinie, nie? Ja nic o tym nie wiem. Ej, wiecie co, fajnie to wyszło. Gra na kompa napisał, że się golił, a wy mówicie, że to jest u was normalne. No. Moi widzowie teraz mogą zobaczyć, że raczej jestem słabo ogolony, bo mi się nie chciało, no ale... Kronos, którą twarz ty pokazujesz?
Czekajcie, bo ja jadę za szybko. Tam co mam na karku. A którą ty chciała, żebym pokazał? To znaczy słuchaj, nie ja. Słuchaj, tamta twarz to jest pokazywana na pomarańczowych stronach, a tutaj to nie. A co to są pomarańczowe strony? Właśnie. Ty tam wiesz dobrze. Ja? W życiu, no przecież bym się nie pytał, jakbym wiedział. No. Pomarańczowe? Znasz bajkę o tym i tu nie? Znasz? Pomarańczowe strony? Nie, bajkę o tym i tu nie. Nie, ale pomarańczowych stron też nie znam. Nie znasz bajki o tym i tu nie? No. Tym i tu nie, pier... No. Że nie znasz. On tak, bo... za jego młodych czasów to w kioskach się takie rzeczy kupowało. No ja. Spod lady. No ja. Nie, ja to brałem z górnej półki, a nie spod lady. Ja miałem lepiej, bo ja miałem chody, pożyczałem i oddawałem. 41-24, przebieg na wyjazd podany. Nie, no już nie będziemy tacy. Bajacy. Ciekawe, gdzie ta droga prowadzi. Skręci, zobacz. Jak to nie? Nie sprawdzałem, bo to wiesz, to po fakcie gdzieś tam z tym. A to tu żeś to naklepał, ja słyszę, że klepie, nie wiedziałem gdzie. Boriot. To za odklepanie SHP też dają punkty na plus? Mhm. O, a na minus daje ci, jak nie klepniesz. No w sumie jest to jakiś sens, nie? No bo... Musisz być prawilnym maszynistą przestrzegającym zasad. Tak jest. Kurczę, coś mi do oka wpadło, jak ja teraz pojadę? No zamknij je po prostu, masz drugie. Aha. Ja już wyobraziłem sobie kolejnego klienta z tą gazetką. Jak ślini palec, by kartki przewracać, Jezu. Bo to nie musi ślinić palca, nie? Wyobraźnię cię podosi. My wariaty jesteś. Jeszcze wczoraj się obracały. Poczekajcie, zaraz malucha odpalę, zobaczycie. Kogo? Ja będzie, malucha odpalę, nie, będzie się napłakała ze śmiechu. No, z pewnością, gra na kompa, to ty masz pewnie jakiś dodatkowy kanał, nie? Tak. Plus 18. Niekoniecznie na YouTubie. Tak. A czemu? Na YouTubie może być, tylko wiesz. Malucha, zostaw w spokoju, niech śpi. No, dokładnie. No, weź go teraz, nie odpalaj, bo wiesz, za dużo ludzi patrzy. I wesoło. I to jeszcze bez kawy tak się zachowuje. O Jezu. No ja to muszę sobie zrobić, bo miałem akurat... Byłem w trakcie, to sobie myślałem, nie będę robił na stream, a teraz znowu i później sobie zrobię. Byłeś w trakcie czego? Wiesz, o kawie mówię. Tak. No ja nie wiem, w pracy byłam, to nie wiem. No tak. Czego już nie widzę w sercu, nie, że... No. Inka, ja tam bym pod wersalkę zajrzał. Nie mamy wersalki na szczęście. Łóżko? A poza tym u nas nic pod łóżkiem się nie uchowa, bo zaraz bąbel morderca wszystko wydrze. Albo pod śpiworem? Nie wiem, to zależy. Idę dać Kubie lek. Mhm. A my mamy dwa pociągi. Do kogo? 14-125. Nie wiem, do Knapówki. O. 14-125. Nie znam, pozdrów. Czekaj, aż przyjedziesz do mnie na perony. 14-27. A co tam ciekawego? Jakaś impreza? A ja... Muchomorki już czekają. Dobra.
To ten będzie sobie jeżdżał, tamten będzie sobie przejeżdżał. Paweł, powiem ci, patrzyłem ten tytuł, nie? Co w ogóle to dzięki za odcinek. I szczerze ci powiem, że w moim odczuciu to jest taki podrobiony House Flipper. Trochę tak. A jaki tytuł gry? A nie pamiętam. Nie pamiętam. A z dzisiaj film z rana. A to ja sobie muszę zobaczyć. Taki, taki ludzik jakby, nie wiem, z Lego czy z czego jest na okładce, taki niebiesko-biały czy coś takiego. To znajdziesz znaczy, dzisiaj. Znaczy ja sobie zerknę dzisiaj tego, tylko no, w pracy nie miałem jak oglądać, więc no, nie mogłem sobie tego nadrobić, ale sobie zrobię. No to jest takie, że jesteś jakby mechanikiem, naprawiasz, masz misję, w sensie jakby zlecenia, masz naprawić na przykład w chałupie tam sprzęt, czy odmalować ściany i to jest takie, no mówię, takie house flipperowe, tyle że to jest to wszystko co robisz, to na przykład zaczynasz malować ściany, czy naprawiać, to masz jakby mini grę, nie? Mhm. I to jest takie, no wiesz jak w house flipperze to się robi, nie? No ja wiem. No, że masz, bierzesz bałek i malujesz, a tutaj to masz, pokazuje ci jakby jakby taka mini gra, że po jednym pasku i tak dalej, no takie, no mówię, taki podrobiony house flipper, nie? No takie. No, wiesz, kwestia gustu, ale mówię, no ja oczywiście tutaj wypowiadam się ze swojego punktu widzenia, jak ja to widzę. No, ogrywając, bo mamy serię z house flippera, to porównując to tak właśnie, jak dane czynności się tu robi i tu, to jednak House Flipper zdecydowanie lepiej mnie bierze niż ta gra. Handy and Corporation, tak? No coś w tym deseń to było, Handy and Corporation, coś takiego. No pomysł fajny, tylko mogliby to troszeczkę bardziej zimersyjnowo, większą imersyjność, żeby dać. O. A, Handyman. No, Handyman Corporation. No. Nie wiem, nie znam tego. Nie, a ile ta gra w ogóle kosztuje? Ona już wyszła, czy to jest demówka na razie, czy jak to jest? O, dzień dobry wieczór, panie Pabelus. Siema, mordo. Witam cię serdecznie na moim kanale. Zaszedł do ciebie? No, zaszedł do mnie. Tylko nie zajść za daleko, panie. 35 zeta, tak? Nie no, za 35 zeta to można by było powiedzieć, że... No jeszcze spoko. Ty na dwa czaty leci. Bo House Flipper jednak sobie trochę więcej kosztuje. No, House Flipper lepszy. Super. Myślę, że lepszy jest. Nie, chyba, no tam jest fajnie zrobione. Fajne te DLC-ki. No, ja czekam... Te DLC-ki, nie? No, ja to czekam na ten Farmer coś tam chyba, czy jak to się nazywa, ma być. A może już jest i nie wiem. Kuźba, Pabelus jest jak... co? Pruski. Prusaki. Prusaki, jak, no. Jak Pruski. Pruski. No bo ja w skrócie czytam. A, dobra. No okej, zwracam honor. No. Zwracam honor. Dobra, bot tutaj przejedzie. O. Pomarańczowe, to trzeba uważać. Jest troszkę... Tu damy im przebieg pociągowy na... peron. Dobra, mamy się tam. To jest... u mnie jest... 14:25. Dzień wieczór, dobry. Zaja, siemanko, witaj. Siemanko. Chris, ja nie mogę pisać drukowanymi literami. A szkoda. 14:25, 14:53 odjeżdża ode mnie. A możesz pisać, możesz, bo zrobiłem ci to przyjemność i wyłączyłem kapsa. Także spoko, możesz, już możesz. Czyli nas nie będzie wywalało na 5 minut? Nie, już nie. Zostawiłem tylko emotikony, bo co po niektóre osoby po prostu nadmiernie je używają. I stwierdziłem, że emotikony przypilnuję. Nie, już można, ja wyłączyłem kapsa. Sprawdzą właśnie. Nie, tutaj nie będzie już blokował.
Ale owa pani, czytaj pan, która przychodzi ostatnio mi sru na pół czatu takimi tymi, z tym się, aha, dobra, to motywacja do zostawienia ikonek, nie? Proszę bardzo. 14.125, przebieg do peronu podany. Zapraszam. No bo nie ukrywam, trochę głupio mnie ostatnio było, bo w sumie to chyba była pierwsza transmisja, na której byłeś i od razu halt. Siemasz za ja. No, siemanko, siemanko. No ja też na pierwszym live'ie u was wyrwałem 5 minut. No. A moim zdaniem Caps to jest, no nie wiem, to jest takie chore trochę, bo mi osobiście to nie przeszkadza, że ktoś dużymi literami pisze. Znaczy nie? Ja to przez przypadek do tego, nie? Bo zapomniałem, że miałem kapsa włączonego. A że ja jestem stary człowiek, a mogący to przynajmniej widzę, jak są duże litery. Stary człowiek i morze. No. To taka lektura była. Ale niekoniecznie w tym kontekście. A czemu się cieszysz? Co, liczyłeś, że gdzieś u kogoś bloka złapiesz, czy konkretnie u nas? Jak to jest? No właśnie, ja nie bardzo rozumiem. Puścimy sobie muzyczkę na streamie. Chciałeś zobaczyć, jak to jest, czy co? O kurde. No. Chcieć, a nie móc? O to chodzi. Jak chcesz zobaczyć, jak to jest, to weź sobie baterię taką z dwoma blaszkami i polisz. No. To będziesz wiedział. A robiło się tak? A jak? To była adrenalina. Robiło się tak, że się brało te dwie blaszki, językiem sprawdzało. No. A jak kopnęło, to i dorosło. Język dęba stawał. Guten Abend, Torunia. Siemanderowi, to my. Siemanko, siemanko, witaj. Dobra, temu robimy przebieg. Tak jak... To gdzie tak w pole zajechał? Polski hitman tłumaczył, trzeba sobie samemu zwrotnicę przedstawiać. Jak się trafi na Będzin, to wtedy jest o wiele łatwiej. Hmm. A czytałeś mój komentarz, Pabelus, że chciałbym zobaczyć ciebie na Będzinie? Bo tak omijasz kostkowy, jak nie wiem. Gra na kompale, to będzie auto pieszczota. No, no. Czekajcie, bo ja cisnę już ponad normę. Nie. Bawił się kabelkami, a teraz namawiasz mnie do pieszczenia. Auto pieszczoty. To samo zadowolenie, Pabelu. Samo zapieszczacz. Kabelek to... Pabelu, z gruntu poznać swoje ciało, najlepiej. O Jezu. Kto tak to ciało pozna, nie jak ty sam? No i Kronos daje pana na kanał Krona Kompa. Czekajcie, bo ja zapomniałem o tym 14.125. Z taką baterijką w tyłku to będzie samo zapieprzacz. Oh, dobra, teraz mamy co jeszcze? 13.27. A, Pabelus, tak w ogóle, to taka informacja dla ciebie, jak stoisz na dyżurce, to masz takie kwadraciki nad semaforami, duże, szare albo czerwone, to tam masz napisane, na której pozycji znajduje się pociąg i numer pociągu. No tylko taki tipik dla ciebie, nie? 6-9 na boku. 13-27. O Jezu.
Arunia, słuchajcie, chaty też witajcie. No witam cię, mordo. Na tęce niech stoi. Co? On tam nie, mówię o pociągu. Nie wiem, sobie tam nie wiadomo co. No nie, no dopiero się chwaliłeś maluchem, to... Po kilku nagranych odcinkach na dyżurce w końcu udało mi się dostrzec te kwadraciki. Ja miałem zobaczyć sobie ten twój nowy odcinek, tylko że nie bardzo miałem czas, a nie chciałem ci, wiesz, znowu przerywać na, i oglądać 10 na 10 rad, to stwierdziłem, że sobie odpalę już, jak będę miał więcej czasu, żeby oddechy do dechy popatrzeć. Gdzie my jedziemy? Do Bochumina. Czyli do Katowic. Mhm. Grana kompa, Pabelus, powiem ci tak. Te kwadraciki są tak niewidoczne. Takich nie widać, naprawdę. Naprawdę wielkie brawa dla ciebie. Że je dostrzegłeś w ogóle, nie? Jeden bawi się kabelkiem, drugi chwali się maluchem, Chris już nawet się nie chwali. Boże, co za patologia w tych internetach. XXI wiek. No dokładnie. To jest to pokolenie zombie, nie? No, ja co miałem się wychwalić, to się wychwaliłem. Masakła. Powiedział ten, co... mówię od Papelusa, powiedział ten, co kwadracików nie widzi, nie? No. Czerwonych. Lub szarych. A to takie rzeczy to się chyba leczy? Czy nie? A nie wiem, chyba że już jest za późno, nie? To jest auto bad pixel na oczach. No to właśnie, no nie wiem. Czy w drugą stronę nie jest gorzej, jak się to, widzi to takie może kwadraciki? Niech wejdzie na chwilę do mnie na stream i zobaczy te kwadraciki, nie? Przecież tego się nie da nie zauważyć. No z całym szacunkiem. Dla kwadraciku. Dla kwadraciku. Faktycznie. Przyrządu? Włączasz. Oświetlenie, ja przyrządu żeś nie włączył. Zapomniałem. O Jezu. Nawet zobaczyłam te kwadraciki, jak mi się twój stream odpalił w automatycznej zawrotnej prędkości 140p, znaczy jakości. To i tak je zauważyłam. Tamte łobuz, ja tutaj... Nie wiem, czemu mi wrzuca do rozdzielczość 480p, jak na was przerzucam. Zdejmij. I mam takiego Minecrafta na kamerkach u was. Kronos, zdejmij słuchawki z uszu, to usłyszysz, jak cię wołam. To mnie woła? Gra na kompa. Jak na razie to ja widzę, że wołasz mnie na czacie u Chrisa i Tinki, więc wie. Nie, no żartuję. No. Jestem na twoim streamie. Ja wiem, że jesteś na moim streamie. Chyba. Bo, ale nic nie piszesz. Tylko się przywitałeś i nic na innym streamie pisze, że jest na innym streamie. Fox przytupem. Tyle, nie? Co, siemaneczko, witamy. Siemanko. Dobra, to zaraz sobie go będziemy... Znaczy zaraz, za chwilę. Trzeba coś pobujać do przodu. Będziemy puszczać, ale jeszcze sobie przepuścimy tego. 13.27. 13.27, przelot, dobra. Przelecił. A to po co mi mówisz, bym przyszedł na twój stream, jak cały czas jestem? A skąd ja mam wiedzieć, hopie pieruna, że ty jesteś u mnie non-stop? Ja bym się odezwał, że jesteś cały czas, no spoko. Ale to co, ja wróżka zębuszka jestem, żebym wiedział? Takie rzeczy. Jakbyś miał jego zęby na stanie, to byś wiedział. No. Zaraz mogę mieć, słuchaj. Słuchaj, wszystko da się załatwić. Dobra, robimy mu przebieg temu. I sobie ten jedzie na spokojnie. Nie wiecie, może kiedy szykuje się kolejny update?
Oby jak najszybciej. No. A co to jest piaskowy dziadek? Albo może nie pytałam, cofam to pytanie. Ja nie... Ja... Babelus, ja sobie wypraszam, nie jestem żaden twoja. Żaden twoja. O! Żaden twoja. Kali jeść, kali pić. No bo... Wróżko ty bo jak? A gdzie? A co do wodzie go mam, cholera jasna. Żaden twoja. Nasze 27 będzie jechał. Dobra, niech sobie przejedzie. Aha, czyli co tydzień jakieś detaliczne update'y, a jakieś większe na razie nie wiadomo. Dzięki za inkuaru, nie? O, patrz, Zaja też pisze. Tingo, piaskowy dziadek to ten, co usypia. Zaja pisze, piaskowy dziadek to Morfeusz, władca snów. Ktoś tu dużo krzyżówek rozwiązuje. Ale które? Ale które? O, Jezu. Ale pytanie, które jaja będą? A to już sobie ustalicie w czterech ścianach. To. Nie no, jak on przychodzi do was na stream, to jest gotowe, nie? O Jezu. Zawsze jakiś temat znajdziemy, nie? Jak nie mleko ze mleko ze śliwkami, to znowu tam się... No. To jakieś stoperany, nie? Zawsze to jest. Ale to już było. 13.27 odjeżdża w kierunek na Pówki. Tak, na Pówka, 13.27 odjechał. Multik, zdecydowanie Multik. No. Znaczy wiesz, no Multik jest the best. Ja przedtem unikałem z początku Multika, bo chciałem się trochę wprawić mimo wszystko, żeby nie robić takiej lipy na tym Multinie, a teraz spoko, nie? Fajnie. Chociaż pewnie jakbym w Dragona wsiadł, to by była tragedia. No tam ziałbyś tym ogniem już. Mm-mm. Ja Dragona to w ogóle tam nie kumam co i jak, to jest dla mnie... Jaki konkurs? Na te jaja? Pabelus, żadnego konkursu nie będzie. No. Więcej kupów. Bo byś przegrał na wstępie. Dragon jest prosty? No może i tak, ale mówię, no... kurde. Na chwilę obecną go nie kumam, bo mówię, nie jeździłem na nim i w ogóle jakby miał... Znaczy, na Multiku to może spoko, bo tam ruszać nie trzeba z miejsca, nie? No cóż, jest ta kierownica od Żuka w pociągu, to nie jest kierownica od Żuka, tylko cyrenki. Ale jedziesz, jedziesz 40 na godzinę, dajmy na to, nie zatrzymujesz się na peronach, tylko jedziesz, albo jak się zatrzymają na bocznicy, to zatrzymają się na bocznym torze, a jak nie, no to jedziesz dalej, nie? Zaja to jest zadajnik jazdy czy mocy, nie wiem jak to się zbie. Jeździ. Służy do rozpędzania pociągu. Tak. A również śmieje z ciebie. Co mnie? Tak. Zaja, zawsze możesz bocznikować, nie? Tak. No bo faktycznie, jak cię namawiał na multi, to nie, multi nie. Teraz no, ale multi no. Czy single? Multi. No teraz multi, no bo generalnie tak, parę streamów do tyłu, jak jechałem, no to sam stwierdziłem, że czuję się już mniej więcej na tyle pewnie z prowadzeniem tego pociągu, że mogę spokojnie sobie na multi bić, nie? Ja nie przeczytam tego komentarza głośno. Ja właśnie to czytam. Wiesz, jak u Murzyna, u Czarnoskórego. O, Jezus. Murzyna. Dobra. Tak, robór z przyczepą. W złą stronę idzie ta rozmowa nasza, Pabelus. Zdecydowanie. Opoczno południe, 11 km. No to niebawem będziecie u mnie. No. Ty 14, 27. To jeszcze.
Ale serio, to jest zagadka. Ja całe życie się zastanawiałem, do czego jest kierownica w pociągu? Żebyś skręcił w nią w lewo. No. Co? Afrykanka ma... Że jak Afrykanie... Afrykanka ma piersi do pasa, to, to pół wioski wykarmiła, tak? To do kogo ty... Kogo ty karmisz? O Jezu. Jezu, co tu się wyrabia? Przestań, Pabelus. Ja ci powiedziałem, to idzie w złą stronę. Cyckacz przelotowy. Tak. Przelatuje wszystko, co się rusza. Grona kompa, przepraszam cię bardzo, a dlaczego ty się pytasz, kogo on karmi? Co, głodny chodzisz? Potrzebujesz białka? Green Hellu tego będzie pełno. O Jezu. Prowokuje. Jasne, prowokuje. Znaczy, wiesz co, maszyna jak maszyna, ale Open Raila mam wgranego. I myślałem o tym, ale nie wiem, czy na chwilę obecną startować z tym, bo jednak chciałbym się troszeczkę tutaj wprawić w tym wszystkim, ale na pewno prędzej czy później bym chciał w to wejść. Błądzisz, maszyna. A czemu błądzę? To co, maszyna lepsza od Open Raila? Z tego co widzę, to Open Rail lepiej jest chyba zrobiony. Nie, może się mylę. Maszyna jest typowym symulatorem, tam to już musisz wiedzieć praktycznie wszystko, nie? To znaczy, wiesz, no myślę, że to jest kwestia, Arunia, to jest kwestia, jakby ci to powiedzieć. Czy znudzę? Nie wiem. Maszyna pod względem, może graficznym nie powala, ale pod względem mechaniki, grywalności powala na pewno. A 14-125 przebieg podany, możesz ruszać. O, grubo. Ja z tobą nie śpię. Przełasie. Nie rozdzielę to. Wolę spać. No zobaczymy, ja nie mówię, że nie. Może i faktycznie bym odpalił maszynę, ale do maszyny musiałbym mieć na pewno wasze wsparcie, nie? Bo ja mówię, jestem noga totalna, jeżeli chodzi o maszynę. Pamiętam raz sobie odpaliłem ten czerwony pociąg, jak on tam EN57 czy jakoś tak. Ten, jak on się nazywa? Kronos, podpowiedz. Ten miejski. O, Arunia będzie wiedział. Nie, nie o psi, o maszynie rozmawiamy, ja mówię o pociągu. Ale on się... to tramwaj. Miejski tramwaj, trolejbus, to nie wiem, nie. Metro. Ten miejski pociąg taki z automatycznymi drzwiami otwieranymi, co jeździ, jak on jest? Tramwaj albo metro. Arunio to zaraz powie, jak on się nazywa. No, w każdym razie odpaliłem go, to ni cholery nie odpaliłem, znaczy odpaliłem. Odpaliłem maszynę, ale pociągu nie odpaliłem, za cholerę. No ale to było dawno, no, no. Może faktycznie warto odpalić. Dobrze mówię, N57 kibel. Kibel. No. No w sumie poznęcałbym się nad tym pociągiem, bo mi się mega podoba. Jeżeli udałoby mi się opanować sterowanie tym bzyczkiem, to bym sobie nim pojeździł. A ma fajny bzyczek, ten sygnał. I jedziemy dalej. Fajny. Ja tutaj robię podstęp. I zawsze te pociągi mi się podobały, bo one wyglądają jak minionki. Jaki podstęp? A nie, nic. Jedźcie tam. Twoja gęba z tobą nie współpracuje. Weź mi to zielone włącz. Dążę. Wy za około 50 minut. No taki, no faktycznie ma taki. Ty.
To może faktycznie niech sobie wietrzy za szałasem i już. No jeszcze kawałek mam do postoju, to dam radę. Ja sobie myję, nie muszę sobie wietrzyć. Jak się wtrącił w odpowiednim momencie. Nie dam rady. Hamej! Patrz, i się wykoleje, patrz tu. Może nie. Boczniki zeruj. Nie, wszystko dobra, zeruj. Spoko, dam radę, na luzie. To panikujecie, jeszcze będę musiał teraz dojeżdżać. Dlatego, żeś za szybko jechał. No, dokładnie. To był nasz ostatni wagon. Kurde, nie to, co ja cisnę. Ja tam robię pewne tematy z olszamowicami. No. A czyli jednak będzie ten chleb i sól? Ale gdzie? No nie wiem, gdzieś po drodze. Żeby zdążyła złapać przez okno. O Jezu, czekajcie, bo mi kamerka troszeczkę opadła. Dobrze, tylko kamerka. To znowu nie dojadę? Dojedzie z powoli. Nie dojadę, nie, jeszcze kawałek mam. Dopalacze w ostatnim wagonie? Nas tutaj Bostera ciśnie. W jedną kamerkę przyszła pora. Nie taka stara. Ale on nie napisał, że jest stara, tylko że jest biedna. Minuty postoju. Dobra, Tinka, chcesz jechać? No mogę. Dobra. Ja, moi drodzy, mam Red Dragona. Kamerkę. Muzyka mi za mocno wchodzi. Ale to wszystko efekt tego, że od 5 rano jestem na nogach. Wow. Nie no, to ja dzisiaj mogłam trochę pospać. Do 8. Dzięki, olszamowice! Za co? A to są ci, co masz tam, wiesz, dać im znać. O. Oni zjadą. Ty? Nic. Może ja tam okienko wyłączę rozmowy naszej prywatnej, żebyście za bardzo nie widzieli. Czekaj. Żebyście nie podglądali. Ale tak jak olszamowice mówiłem, zrób to, jak ci napisałem, dobra? Ty, bo ja... Bardzo serdecznie dziękuję. Wuj dać mogę dać. Nie. Taką piękną twarz też popsuć? A da się bardziej? A ja tak ładnie was pokazuję na moim streamie. Jak to truchtacie do mnie. Jeszcze nie truchtamy, zaraz będę odjeżdżać. No zaraz, ale to... Pilchowice jesteście, tak? No dobra. To jeszcze troszeczkę macie do mnie. Znaczy w Opocznie jesteście na tym. No, ale... będziemy jechać.
Kobieta ze sterami, moi drodzy. Pasy zapięte? Mam nadzieję. Dobrze wam radzi. Ostatnio jak na Boczowej się zatrzymała, to lokomotywa była za feronem. Ale zaliczyło postój, co? Zalicza za wszystko. Mówię o grze, oczywiście. Bo co ta fabuła? Fabuła jak na grzybobraniu, kurde. Oh Jesus. Chyba Krzychu potrzebuje kofeiny trochę. Trochę tak. Ja wypiłem dwie mocne kawy, więc wiecie. A, to potem ci tak daje. A co to za kawa była? Świeżo milona. To jest taka bardzo droga kawa, wiesz? Akurat. Pewnie sprowadzana z zagranicy, nie? Tak, to jest ta z odchodów lisa jakiegoś tam, czy tam czegoś, nie? A. Kupniana kawa. O kurwa! Co mi jaka data, że mam stać? O Jezu. Czyżbyś miała S1? Czekaj, czy ja to wina, nie wiem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Weź zrób psikusa Krzychowi i zawróć. No powiem ci, że jakby tu rondo było, to czemu nie? Na ręcznym. Będę driftować. Już to sobie wyobrażam, nie? Ale ty, Pawelus, ale ty to tam na tym ręcznym chyba musisz często tak driftować, skoro wiesz. A ty widziałeś, co on ci wcześniej napisał o tym szałasie? Tak, widziałem. Czuję respekt gościu do mnie, to najważniejsze, nie? Matko... Od schodów łaskuna. Nie wiem z czego, kurwa, kurde działa. Nie ważne z czego, ważne, że wchodzi jak ta lala. Aj, tak. Łatwus, łatwus, panie Necko. Ara, zatrzymam was wszystkich. Napisał tutaj. A, Aro to jest na tym. Zatrzymam was wszystkich. Aro. Aro. A jest Aro, Olszamowice. A, to ty. Olszamowice rządzą. No, jak najbardziej z Łoszczową razem, nie? No mnie Aro nie zatrzymasz, no bo ja siedzę na Olszamowicach, to wiesz. Ja tu już jestem zatrzymany. To jakaś mafia, kurde, czy co? Dowiesz się w odpowiednim czasie. Ej, ja się was boję. O, czemu? Jadę. Przecież my jesteśmy grzeczni, spokojni. Mhm, tak. Jak śpi, to jeść nie była ta. To pomówienia. Co to z tymi pomówieniami? Twoje ulubione słowo. Nie ruszaj lepiej, bo masz... No próbuję, ale widzisz, mam pod górkę jakąś wam, przeze piętami pomagać. Jak Clinton? No. Jabadabadu. Jazda. Spacja i jedziemy. Dobra. Dobra, to czyli co, mam się spodziewać gwoździ na szynach i takich innych, tak? Nie, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów są przygotowane. Jak coś. A to ja już wprawiona, to dobra, spoko, luz. No patrz, jakie mędy nie odpowiedzą człowiekowi, napisał Pabelus. Ale ja nie wiem, o co ci chodzi. A olej rozleją? No to się poślizgamy. Będzie wesoło. Tak. Będzie
Maszyniści tańczą na lodzie, kurwa. Było gwiazdy tańczą na lodzie, to maszyniści tańczą na lodzie, nie? A co, przepraszam, co to na tym czacie jakieś takie ostrzeżenia idą z moimi cyferkami, o co tu chodzi? Ale ja nie wiem, o co ci chodzi. Czekaj. Ale gdzie na czacie? We grze. PL8, Marunia. Gwiazdy tańczą na głodzie, może i tak. A co oni tam piszą? Rusza... 14.127 rusza. Opoczno północ, napisało. Południe czy napisało. A, gra na kompa, przepraszam, bo miałam ci odpowiedzieć i chyba mi Kronos dupę zawrócił. Krzychu przyjdzie, to cię doda, bo on... Co się cieszysz? On coś tam musi poklikać, żebyś ty widział kanały głosowe, ale wydaje mi się, że miał to chyba zrobić, boście się dogadywali co do tego Discorda, nie? Czy jakoś. Ale w każdym razie, jak tego nie zrobił, to zrobi. No, a on wszystkim zawraca, no to się wyjaśniło, widzisz. No bo widzisz, Pabelus, niektórzy mają specjalne przepustki VIP. Mówię tu o sobie, nie? A, czy ja dobra. Słyszę śląskie akcenty? Tak, słyszę śląskie akcenty, ale to świętokrzyskie, także spoko. No. Nie, Tinka? A jak? A. My są ze świętokrzyskiego. No. Yo, medługo. Scyzoryki. Scyzoryk, to mnie wołają, gdzie z pozornego miasta pewnie rację mają, że ja jestem Skiet. Nie, nie jestem Skiet. Strachowic. To trzeba zmienić tekst. Tak. Zdecydowanie. 41-124. 41-124, do mnie jedzie. Pieją kury, pieją, nie mają koguta. Jezu, co tu się wyprawia? Minus, no wyślij. Dawaj mi tutaj tego typa. Tu na tego typa, bo on wjeżdża na perony. U nas też tak gadają, też tak mówię. Koko, euro spoko. Chodź ta, idź ta. Rób ta, co chce ta. Rób ta, co chce ta. Ulubione hasło mojej mamy. Nie wiem jak, ale to raczej na tej gadają. Mandlerum. 127, Aro, 127. A jemu o prędkość chodzi. A, prędkość. A! Kobieto, co ty za... Proszę cię bardzo. Proszę chciałam cię, zauważyć, że siedzisz z tym swoim worem w ostatnim wagonie, to mnie ciągniesz do tyłu. Spadaj. Widzisz? Zaraz Pabelus to weźmie i będzie wykorzystał przeciwko mnie. Ja się tak kuźwa nie bawię. Ale to oczywiście, czy nie? Że mam duże kachones. Ja się plułam. I dymy nad cmentur. No, są różne takie przekręcojki. No, ale to wszystko... Ja tu czekam na... Wszystko wynika z tego, że to przecież ludzie ze wsi. Wór śmiga za pociągiem. Zaraz bagaż. No tak. Ale ty, Babelus, przynajmniej mam masaż dodatkowy, nie? Bo tak, tak wiesz. Jak on bija się o torowisko, tak wiesz. Uspokój się. O Jezu. 41-124, o której masz wyjazd?
Łopanie! Ty wiesz, o której masz wyjazd? Wie? Nie przed czasem dużo. Nawet 14 minut przed czasem mnie. Armagedon. Olsza mówi, że poczekacie sobie troszeczkę na ten pociąg. Jep. A ja go tak nie puszczę. To ja już wiem, czemu tory potem pokrzywione, jak tak się tłucze. O właśnie, ale właśnie. Ale przynajmniej technicy mają co robić, tam jak oni się tam nazywają. Dzięki mnie mają pracę. Aha, o. Jaki szlachetny. Tak. Mój drodzy, ja bym to uczynił. Moja to zasługa. Nigdy więcej nie przejdę przez tory w niedozwolonym miejscu. A czemu? Jakoś tak mi będzie niesmacznie. No, będziesz miała ten widok przed oczami. O Jezu. Zasypajcie. Jezu, czemu ja sobie to wyobraziłem? No nie wiem właśnie. Ogranicz wyobraźnię. Pij mniej kawy. W moim przypadku moja wyobraźnia jest nadpobudliwa. Ja mam nadpobudliwość wyobraźni, nie? Taka choroba, nie? To już nieuleczalna. Nadpobudliwość wyobraźni. No widzisz, a niektórzy nie mają jej wcale. Bywa i tak? Ech, co tam mamy? Na knapówce nie mamy nikogo. Na knapówce siedzi bot. Żeś se usiadł w jakiejś dziurze i nic tam do ciebie nie jeździ. Jak nie? Gościu przyjechał na całe 13 minut do mnie. A chociaż przywiózł kawę albo coś? Nie wiem. No 10 minut jeszcze. Na razie trwają negocjacje. Aha. No. O, ty grałeś w samoloty. A na Microsoftie latałeś? P3D to jest stary symulator lotu. Bardzo mocno kupiony na DLC-kach. Tak? No. Tylko, że tam DLC-ki to są takie tanie, że obawiam się, że mojej wypłaty by nie starczyło na dłuższy czas. O Jezu. Dobry wieczór. O Jezus, kochany! Abelus! Warto ty moja! Jakie wejście! Już przyszedłem, bo odcisków na palcach dostałem. Nie od kabelka. Nie od kabelka? Okej. Okay. Akurat. Ty, Tinka, tylko tu uważaj, bo on może nagrywać film. No to co? O, I to wykorzysta przeciwko nam. Jak ma wykorzystać tak jak ostatnio, to ja jestem za. Normalnie tak, żeśmy po prostu płakali ze śmiechu. Nie, ja pod stołem leżałam, śmiałek. Krzychu się śmiał, że film trwa 20 minut, a ja jeszcze 15 się śmiałam. Po prostu pozamiatam. Ale końcówka najlepsza, jak się Tinka żegnała. Żegnajcie. To tam mnie rozbawiło. Ja też lałem, Pierwszy raz ktoś pożegnał się za mnie. Tinka, zrób ten głosik. Ale że są. Ale to właśnie coś takiego. Ty to se plenisz. Nie działaj na sto. Jezu, jakby ten co mnie stoi na peronie, na to co my gadamy. A za chwilę ten się odzywa. Pociąg pospieszny do nowego sąca. O kurwa. Jako chyba z opóźnieniem wypuszczę, bo zaraz będę musiał iść do kibla. Szczerze powiedziawszy, też mi się chce. Będzie z głowy. Chociaż ty masz gorzej, Kronos, bo jak ci tam worek skacze, to tam swoje. Ale słuchajcie, ja to sobie nawet wyobraziłem, drodzy nie opowiadaj. Jak worek Kronosa skacze za pociągiem, to ja już wiem, skąd ten taki dźwięk. To jedno jako, drugie jako, nie?
płaczę ze śmiechu. Jezu. Moje mięśnie brzucha się odzywają. O Jezu. Chyba prędko do pociągu nie wsiądę. O Jezu. Ja płaczę. Kitka bierze, ja pociągiem takie Kiko, ja ci powiem tak, moja droga. Ty uważaj na przejściu tutaj, wiesz, na przejeździe kolejowym. Jak pociąg przejedzie, to zrób jeszcze 3-minutową separację. Ale to ale tak, to dla mnie jest komplement. Takie... Po prostu to jest dla mnie komplement. Wiem przecież, po to ci słodzę, nie? A że czegoś oczekujesz w zamian? Chcesz coś ode mnie? Czy no generalnie spokojnej nocy pod szabasem, nie? Dobra, i to. Nie wytrzymam z tym człowiekiem. Hej, bo... Nie, chcesz puścić, to poza szałas. Nie dam, nie dam ci w nocy spać pod tym szałasem. Nie wiem, kto, powiesz, który z was ten... No powiedziałem ci, że nie dam ci spać pod szałasem. Ej, uspokójcie się, bo trzeba będzie cenzurę wprowadzić. Znaczy, ja proponuję, że jeżeli my w tym trio mamy kolejne live'y prowadzić, plus 18. Propozycja, żeby wyposażyć się w pampersy. Tak, plus 18, nie? To już dawno. Tak, i chusteczki, ewentualnie jakieś wycieraczki pod oczy. Znaczy, ja to z garażu chlapacze przyniosę. A się przygotował. Takie od tira? Nie, to muszę iść dalej na CPR. Bo takie chwila strachu jest. Siema Krzano, siema, może przepraszam z tego, ale... No, gruby siema. Są lepsze... Witaj, Kuba. O, Krzano napisał, te streamy są lepsze od razu po 22. To już ten czas, wiesz. A to dlaczego niby, bo co? To nam zaczyna... Bo księżyc wtedy wschodzi. Więcej widać. Pabelus się nie potknie. Dokładnie, tak. A że ja już z słusznego wieku człowiek, to czasami wstaję do toalety w nosy, to już... Chociaż po ciemku to bym pomyślał, że to piłeczka kauczukowa. Może bym się pobawił. Tiki tiki, kurwa! Tiki, tiki. Pamiętacie tiki tiki? Ten na szluleczku taki. No. Kurwa, miałem tak nadgarki pobijane do masakra, nie? Wspomnienia z dzieciństwa. Tiki tiki. Dzisiaj by na to pedofilia powiedzieli. Krótko i na temat. Nie mogę. Jezu, ja płaczę. Ja płaczę. O Jezu. Pan się popłakał na streamie. Dobrze, tylko popłakał, a nie wiesz. A zaraz będzie kałuża, kurwa, pode mną, no. A, to ja potrzeba jeszcze mopa zabierać. Generalnie to jak wy to sobie wyobrażacie, nie? Bo to teraz tak, no. Jak rozumiem, to Chris z Tinką tam będzie zarządzał, tak? W jednym szałasie, a ja z Kronosem w drugim szałasie, tak? A my to będziemy mieć wyrko pod gołym niebem. Która mnie bierze. A która cholera przypełzi, to cię weźmie, no. Zerknijcie na DC. Nie wiem, o co chodzi, ale mam zerknąć na DC. O Jezu. Ustawienia Discord dzięki pewnie masz ciszony mikrofon. Kto nie słychać ma... mnie? Słychać. Nie się. Słychać. Słuchajcie głośno. Głośno i wyraźnie. Chris, ja proponuję używać patyczku do... A nie, bo to możesz zapnać. Nie, jakiegoś płynu. Jakiegoś płynu. Może... Kronos, nie twojego. Kwasy się nie liczą. No właśnie, widzisz, Zaja, bo my w tej kwestii się tutaj zbieramy. Tak, Kronos, Pabelus i my. Żeby rozegrać multika z Green Hella, to się będzie działo.
Tak, no. My się musimy najpierw dogadać co do noclegu, bo po pierwsze, czy dzielimy się na trzy, czy na cztery, jeżeli chodzi o płatności, tak? Szałasy kosztują, kuźwa, to nie są tanie rzeczy dobrze, w dzisiejszych czasach, a jeszcze inflacja za liście. Tak, ta, nocleg pod palmami. Pabelus, to już to palma odbija. Pabelus, tak damy się, słuchaj. Zabrzmiało to dziwnie. Dogadamy się, Pawelus, po kilku razach zresetuje ci się, także luz. Ale... o czym on mówi? On już musi sam się domyślić, o co chodzi. To się właśnie boję tych twoich, kuźwa, propozycji biznesowych. Oj, dupa będzie piekła. O Jezu. Ale to ty mnie zamiar, masz zamiar tym swoim worem walić? Kurde. Ty to powiedz, to ja nie wiem, może jakieś tego ochraniacze od rugby, kuźwa, wezmę. Chociaż tam piłkę też mam w kształcie jaja. Tu. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Oddychaj, Krodos. Jaki jest? Dobry. A Egis z skórą Zeusem. To poczekaj, zmieńmy się, to poprawisz go. Ja go nie mogę poprawić, bo on ma u siebie w ustawieniach mikrofon wyciszony. A co mam mikrofon? Nie, no ustawienia disco, zobacz teraz, mikrofon, teraz, źródło nagrywania suwak. Ale ja już suwak podciągnąłem na mikserze. A jest kaktus? Teraz jest lepiej, ale właśnie Discord może cię trzymać, bo może tam masz ściągnięty suwak. Bo teraz nie, jak no. Byłem, jak miałem włączone cały czas, to cię praktycznie nie słychać. Dużo głośniej lokomotywę słychać niż ciebie. Tak. Jako bardzo głośno no, słyszę. No ja nawet naciągałem uszy, już chciałem dosłyszeć, co mówi serio, no czasami coś, jak Kronos się przestanie odzywać, to trochę było słychać, a tak to lipa. No to nie wiem, to może głośniej będę godął. O, no może teraz będzie okej. Okay. Czekaj, ja idę na chwilę jeszcze sprawdzę. Słuchajcie, przepraszam, że tak głośno gadam. To już jest taki wiek, musicie mu wybaczyć. Rocznik 8-7, najlepszy rocznik. Nie wiem, o co wam chodzi. O, patrz, tatuza, ja piszę, że tam trzeba się żywić, a człowiek jest dobrym źródłem białka. Ja bym nie szedł pierwszy spać w tym szałasie. Pabelus? No, dobrze, Zaja, podpowiadasz, tak. Tylko, że Zaja, słuchaj, jak Pabelus trafi ze mną do szałasu, to wątpię, żeby on w ogóle zasnął. Znaczy, opcje są dwie. Generalnie jak ja trafię z Kronosem do szałasu, to teraz jest pierwsza opcja. Albo ja wchodzę pierwszy i już nie wychodzę, albo Kronos wchodzi pierwszy, a ja nie wchodzę, bo worek mi zastawi drogę. Nie mogę. A jak byś wolał? Która opcja ci pasuje? Jezu. Gorzej jak mu... jak będzie chciał wejść do szałasu, to mu wybije zęby. Ile się nie potkniesz wcześniej. Ja wiedziałam, że to nie jest dobry pomysł. A w ogóle, Pabelus, dlaczego ty się tak upierasz na ten szałas? Nie wystarczy ci wirko pod palmą? No. Nawet się boję zapytać, pod jaką palmą? Kokosową. Ale tak gwoli ścisłości Kronos, to ja bym się chciał ciebie tak zapytać, bo tak patrzę na ciebie, patrzę taką, masz fajną brudkę pod ustami i na brodzie tutaj taką, tego, to tam na dole też taką masz? No, Zaja pisze, że worek może przyciągnąć dziką zwierzynę. No to zależy, współczuję. Czy się umyje. O Boże, a to do tego na dole, to musisz się sam przekonać. Znaczy, słuchaj, bo jeżeli też taką masz, to ja nie potrzebuję wyściółki w takim razie. To, Jezu! To jak mech będzie. Worek trzeba będzie odwieszać na palmę. Pabelu, co ty używasz Discorda? Czekaj, teraz z komputera? Oczywiście. Weź zerknij ustawienia i dźwięki. I źródło nagrywania. Postój z pozdrowieniami od Kronosa. Dobra, no to stoimy z pozdrowieniami od Kronosa i wzajemnie. O, szamowite. No ja mam tu wszystko standardowo poustawiane, tak jak powinno być. Nie masz możliwości podbicia mikrofonu, źródło nagrywania?
Ale ty możesz go podbić na mikrofonie. Nie, bo no, ja mam już, słuchaj, wszystko na maksa ustawione. To dziwne. Ale nie wiem, o co ci chodzi, wydaje mi się, że to dobrze słychać. Jest dobrze, nie? Nas odsłuchu jest mniej więcej 50% niżej niż wy. Bo specjalnie to go podnieś, ja też go to fajnie słyszę, ale na odsłuchu go nie słychać. No to dobrze, no a teraz... O Jezu! No teraz no, będzie lepiej. No to teraz o Jezu, no to widzicie. No, ale ja steruję suwakiem na mikserze, a nie na tym, a nie na Discordzie. No to no, teraz powinno być okej. Ja systemu nie ruszam. Dobra, ale teraz jest okej? Okay? Poszedł robić odsłuch. Dobra, puścimy tego błota na peron, to jedzie. Dobra, to jak stoimy, to... To może pośpiewamy? Ile wat? Ja tu mam na 50 watach. Gdy strumyk sumi zwolna, rozsiewa zioła ma. Stokrotka rosła polna, a nad nią sumiał gaj. Gajowy. Gajowy będzie później. Stokrotka rosła polna, a nad nią sumiał gaj, zielony gaj. Dobra, jedziemy czy nie? No w puchę jak se tam wolisz. Ja se mogę pospać. A nie, co zrobić? W sumie to dzisiaj jako... A nic takiego. No to co myślisz? Pabelus już jest git, teraz jest spoko. O Jezu. O, to i gitara, super. No. Dziękuję. Dziękuję. A bo szkoda materiału, kurde, nie? No, ja sam będę nieraz pewnie do tego wracał. Ja jak burety. Ale powiem wam, no, dzisiaj niezły Meksyk mamy tutaj na tych streamach, nie? No. Normalnie siłowni nie trzeba. A no, moje mięśnie brzucha mają ćwiczenie najbliższy miesiąc czasu, nie? Do. Zapewnione. Czy więcej jak nie takich Pawelusa, to wykupię roczny ten karnet, nie? Prawdopodobnie mój sześciopak na brzuchu też ćwiczy, ale tego nie jestem w stanie zobaczyć, bo jest pod otuliną zimową także. Aha. Jako spłuczko po prawej. O tym mówisz? O tym? Co? To jest płuczka do hamulca. Aha. Jakieś pendolino jedzie z Olszamowi za domu, nie? To nie kran, może się umyć. Tylko nie cieknie. Jeszcze. Kran. A jaki on ma kolor? Co, kran? A co ty taki ciekawski namolny dzisiaj jesteś, Kronos? Chodź na Facebooku, to stoję pogodę. Do szałasu ci nie będzie pasować. Pabelus, wysłałem ci zaproszenie do znajomych. Nie przyjąłeś. Chujaj się. Nie przyjąłem, bo nie zobaczyłem. To ja wersji się będę trzymał. Jezu, to ja wersji się będę trzymał. No. Ej, dobra. Chłopaki, mogę jechać? Proszę. Dobra, przekonałaś nas, maleńka. Lufaj. Juhu! Się tam nie udła w człowieku. No, Kronosik, ale jak zasysamy, to i wypuszczamy. Co ty mu będziesz zasysał? Zostaw go w spokoju. No bo ja widzę na tym małym obrazku, że on bierze ciągle coś do buzi. No, bo to wiesz, bo on siedzi u nas w ostatnim wagonie i jak bierze coś do buzi, znaczy, że odpala dopalacze nam tam z tyłu. Nie zdążyła batara zaktualizować. A, to dlatego tak z niego dymi. Dlatego tak z niego dymi, a u nas syczy, no. Worek tak to już mi się zapalił. Od starcia po podkładach, kuźwa. Klepaj! Cię? To ja tutaj, słuchajcie, widzę, że wy macie te betonowe podkłady, bo jakby to jeszcze te stare drewniane były, to oj, ale drzazgi by pochodziły. On by pod ten szałas, kuźwa, to przyszedł jak kaktus, kuźwa. Pabelus, byś wyciągał te drzazgi później w nocy. Tak, kuźwa, chyba kleszczami, kurna, takimi kowalskimi.
Widzę, że fajny scenariusz sobie układacie na wspólną noc w szałazie. Jezu, ja już się boję tego Green Hella, nie? Aś tam się boisz, ci nagadał pierdły, ty w każdą bajkę wierzysz. Przecież jak on tam wejdzie do dżungli, każesz mu zeżreć surowego ślimaka, to będzie spierdzielą. Za jakich, którzy wierzą w świętego Mikołaja, tak wiesz. Będzie dobrze. Podzielimy zadania. Jeden będzie robił łóżka, drugi będzie gotował, trzeci będzie polował. My sami nie wiemy, co tam się teraz dzieje. Nie wiem, jakieś update'y były, czy nie. Generalnie to Kronos może nurkować i łowić te arapajmy, czy jak to się te ryby tam nazywa, bo on ma worek o dużej wyporności. To może robić jako boja, nie? O Jezu. No to będzie musiał sobie tylko wyznaczać. Czerwoną lapkę zapalimy, takie ognisko i ding, ding. Boja z latarnią taką kurwa morską, nie? To by się nie zgubić na jeziorze, nie? O, to jeszcze ci radyjko zostawimy, to tam jakby co to 911, czy jak to się tak... 911. Ratunkowe dzwoni. Call 911, nie? Tak. O, coś mi się pokazało, 14127. Ciekawe co to za jedni. Pociąg nie Wigmo. Znam, nie znam. Nie zwracam uwagi w ogóle, absolutnie. Zielone i szczała. Wy to znowu Bimber wozicie? No. I oni nawet jadą na ten sam peron co wtedy, wiesz? Ty, ale Kronos, zobacz, to nie jest przypadek, bo patrz, kolejna taka trasa i kolejne jaja, nie? No. Ty po prostu niesamowite, że mnie tam nie ma. No, ktoś ci zajął dyżurkę, no sorry. No właśnie. Ja nie wiem. To napisz do dyżurnego, żeby sprawdził, czy go nie ma na zewnątrz. Żeby sprawdził, czy go nie ma na zewnątrz. Znaczy ja chyba tak słyszałem, że trzeba kogoś zgłosić za brak aktywności. No, na przykład, nie? Nie, ten dyżurny jest bardzo aktywny. No tak, ciągle tłucze worem po torach, no. To wymaga wysiłku. O. Dobrze, że zapowiedzi na stacji nie robi. Ding dong! Ding dong! Wzywała pani hydraulika? Tylko we Włoszowie. Ojejku. Polski hydraulik we Francji, nie? Pamiętacie to? Nie. Znaczy, no, ja wtedy nie robiłem, ale... Ja tam nie wnikam, co ty żeś tam robił. No ale dawaj dalej, no. Bo tu publiczność czeka, no. Przecież mam urlop już. Dzień dobry. Jutro jest piątek. Mam spoko. Urlop. No. No, jutro nie idę do roboty w ogóle. Co? No i miałbym darmową pobudkę o 5 rano już jutro. Tak sam ze sobą? Ej, no właśnie też się tak patrzę na niego, kuźwa, to kogo on pierdoli, nie? Tak, patrzę na oba czaty, nie wiem o co chodzi. Ja też nie wiem, kuźwa, gada do siebie, zdejmuje słuchawkę, odpowiada sobie i zakłada, nie? Kuźwa. Ale kuźwa multitasking ty. Patrzę się do niego na czat, nikt do niego nie pisze, co on ma, kuźwa, telefon w tych słuchawkach? Jezus kochany! Babelus, mam coś dla ciebie! O, wrócił do żywych. Spójrz do mnie na kamerkę. To patrzę się cały czas i oczom nie wierzę. Kronos się zlagował na Warszawie. Pasuje jaki rozmiar. O Jezu, generalnie powiem ci, że... Klepaj. Ale musimy tak jeździć po łuku? Ja wolę długie prosto. Ty wolisz prosto, tak? Aha, okej. Okay. Znajdź mi długiego, prostego banana. Bo ten za bardzo krzywy, bo Babelus boi się, że mu krzywdę zrobi. Tak, jeśli mogę się wtrącić... Drogi, to już moja jeśli mogę się wtrącić, Kronos, ty lubisz brać co chwila coś do buzi, to spróbuj go wyprostować, no. Tu masz jeszcze prostszego. Zaja, że zrobiłeś screena. O, widzisz.
Patrz, no rzeczywiście, no już trochę lepszy, trochę lepszy. A to nie możecie go tam żelazkiem, tak jak ja, rodzynki? ale które? Barambole? I co tam wybierz? Co tam wybierz? Nie będę ci grzebał w tyłku, sorry. Słuchaj, no każdy wnosi coś od siebie, nie? Każdy Krona daje to, co najlepsze. Ty nie jedz tego banana, weź go nie jedz. O Jezu, ja płacę. Już to bose krzywdę zrobisz. Ja miałem, moi drodzy, o 22 kończyć live'a, ale widzę, że to się nie da, nie? No to pokaż mi, który kabel od internetu jest twój. Pobawimy się w Brusa Wszechmogącego i zobaczysz, że się wszystko da. Pobel dzisiaj poćwiczył na lodówce, ja no to już wiem. Tak jest, widzieliśmy. Tam w szałasie to się rozluźnisz, schylisz się i będzie dobrze. O Jezu, ja wychodzę. Ty się przez tego swojego krzoka nie przebijesz, kuźwa. Pabelu, tylko pamiętaj, żebyś wziął mydło w płynie, nie? O Boże, już mi wszystko mnie boli, kuźwa. I 2 kilo gwoździ. Weź serduszko. Nie jedziesz? Ja muszę udusić dudka, bo już późno. Czekajcie, bo ja odłamę jakiś poziom, 31-28. Zapomniałem o pociągu. Wszystko przez was. Jak kocha, to poczekam. Bierzem jest. Za bungiel nie płaci. A i tak mnie kurde chyba przehamuje, bo nie zdążyłem odklepać. Ej. A może nie? Nie, chyba nie. Jest spoko. Przebieg dany. A to bot jest, to mógł poczekać. Tinka już przeleciała koło ciebie, Kronos, czy jeszcze nie? 14.29 przebieg podany w stronę na półki. Dobra. Nie, pójdź mi się je, wiesz. Nie, jeszcze nie przeleciała. Poprawny dyżurny. Bądź mi się jebie. Taki jakoś nowy slang na ten, na trasie. Nie, bo mam dwa te, pendolino i umyliłem kierunki. Kronos, Zaja pisze, żebyś luknął na czata. Kronos, luki to napisałem na czacie i sprawdź Google. Dobra, trzeba coś tutaj podciągnąć. Ale gdzie na czacie? Wypaliło mi nadmiarowy, cholera. Co Tinka z tym mikrofonem mówiła? Mówiła do niego. No, tylko jakiś taki krzywy teraz. A bo ona mówiła tak jak Sid, leniwiec. Aha. Może napluła. Mówiłem, że przyniosę klapacze z garażu. No. Ale co mam wziąć grafikę, bo nie... Weź ty do mnie pisz po polskiemu. Nic. Dobra, ciśniemy. Zaja pisze, tak, widzę waszego live'a z Green Hell. Oj, będzie dupa piekła. No, tam to się podzieje. O, będzie wesoło. Zaja, ja nie wiem, jak ty chcesz widzieć naszego live'a z Green Hella, ale kiedy to się zadzieje, to na pewno zobaczysz napis rzuć monetę. Tak. Albo płatność zbliżeniową. Tak. Jedno z dwóch. Chciałem się przegryźć bananka. Aczkolwiek ta druga forma płatności jest bardzo dyskusyjna. Zależy dla kogo. No. Pabelus będzie pobierał płatności w naturze, kurwa.
Oby nie jako czytnik. Kod QR. Trzeba będzie wprowadzić kod PIN. No. A to ja zapłacę przelewem. No. Ta i się przelało. Uwaga, z Bereźniki będę jadł banana. To było do przewidzenia. Radzie, kuźwa, już nie mógł poczekać, kurna, do tego Grinkela, tylko sam, kuźwa, dziadyga pazerny bierze do dzioba, nie? Patrzcie, patrzcie tam, kuźwa, patrzcie. A i to już nawet, kurna, po łuku idzie, po wirażu ciśnie, cholera. Żeby ci tam nie utknął. Kabelus, pieronie. A ja to widzę, że fachowo. O, Kronosik, widzę, że obrobił łepek pięknie, a potem zębami. Tutorial, proszę państwa, z jedzenia banana. Kronos tak. Pokazuje, ja objaśniam. Kurwa, tak wyznę się przez siebie. Ale nie jest pełną buzią. Znaczy nie mów. Jak mam nie jeść pełną buzią, powiedz mi. Stój nieruchomo i to jak chemik teraz wyglądasz, kuźwa. Napchał do jednego polika, kuźwa napchał do drugiego polika. Wyglądasz jakbyś cisnął na dwa baty, ty. A drugi banan nieobrany. Mam tylko jednego. To gdzie ten drugi? W kuchni. A, już przytomnie spierdzielił. Bo tylko była to dla ciebie propozycja, ale że nie skorzystałeś, no to już jest inna sprawa. Nie obrałeś, to nie skorzystałem. No sam byś sobie obrał. Daniu jeden. Obiera ten, co ma mniej zubów. To. Po prostu wpiszcie Bubal Tribe. Zaja, co ty tam chcesz tutaj podsunąć? Nie, to chyba jakieś grube baby są. Klan grubych bab pewnie, z Afryki. Ha. O, tam jest Bubal Tribe, to my się nazwiemy Bunia Tribe. O, i to będzie kuźwa dobrze, nie? Będziemy grali w Grinhella, to zrobimy akcję, co można powiedzieć, w dżungli i w sypialni, nie? Ciągnij tą lianę. Tak. Się śmiali z tymi lianami, to wcale nie jest tak prosto tam w Grinhellu. To na wagę złota. To nie jest prosto w Grinhellu ciągnąć lianę? No. No nie, no bo zazwyczaj wszystkie są krzywe. Ale Chris, on przed chwilą wpierdzielił kuźwa krzywego banana, to już fachowiec jest. Nad jeziorkiem trenował. Trening czyni mistrza, kurwa, nie? Co on nas nauczy? To są, proszę państwa, podstawy survivalu. Tak. Jezu. Co my odwalamy? Patologię, no. Patu streamę, kurwa, u Kronosa i Krita. Ale po to sliby są na czacie teraz podobno. No patrz, Ozaja, ty dlaczego ty tak tutaj wiesz, innych traktujesz tak fajniej, a drugich traktujesz tak gorzej. Dlaczego tylko Krzychu dostał grafikę na Messengera? Wszyscy powinni dostać. Bo Krzycha tylko ma na Messengerze. No. Jak mu zależy, to niech się stara. Ja nie wiem jak ty, ale znaczy nie wiem jak wy, ale przez to, że Kronos kuźwa ciągle mi tu dymi, to i mnie się zachciało, więc ja zaraz wracam. Dobrze, idź ciągnąć. Będę.
Ciągnij, ciągnij. O Jezu. Siemanko, podział, witaj. Siema, siema. Zbliża do nas się Chris i Tinka. Wpuszczamy im do peronu zielony semafor. Ding dong! Przejazd gotowy. Kronos, ty na błyszczowy jesteś? No. O. Właśnie masz, zielone światło. Spoko. Siema, Paździok. Paździok przydreptał do nas. Witaj, Paździochu. Czyli jakby nie było, to jeden z naszych trzech wspierających. No, szanuje się. A jak? Szacun masz na dzielni ode mnie. Paździok, żałuj, że cię chwilę temu nie było, nie? To cię cyrki odbywały. Aha. Polecam później obejrzeć do tyłu live'a. Tak. Od jakiejś... pół godziny wstecz. To znaczy o jakieś 45 minut no, live'a. Około. No. Od tego momentu, nie? Kurde, dalej tego... Nie mam we krwi, żeby to RP1 cisnąć, cholera. Nie mogę się jakoś przyzwyczaić. A ty, Krons, jak jeździsz, to używasz RP1? Jak nie zapomnę, to... Znaczy, staram się wypatrywać tych znaków na RP1, ale... jeżeli chodzi o... tam... przy peronach, coś to nie używam. Mhm. Tam na tych trasach towarowych więcej jest tych znaków. Tak? Mhm. Co kawałek masz te dwa trójkąty do RP, nie? Żeby... No ja tam chyba szybko zauważyłem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Gdzie wy tam jesteście, to... No tutaj jesteście dobrze. Okej. Podejrzałem sobie was. O Jezu, mój brzuch. Naprawdę, ten zespół, który się stworzy na Green Hella, to będą jaja nie z tej ziemi, nie? Paździok pyta, gdzie najtrudniejsza dyżurka jest. Zawiercie. Tak się wydaje. Tak mi się wydaje, że zawiercie jest najtrudniejsze. Bo tam jest kostkowa i jeszcze to jest tak... rozkopane, że masakra, nie? Jeżeli chodzi o same kostkowe, to najłatwiejsza jest na Będzinie. To jest najłatwiejsza na Będzinie. A jeżeli chodzi o... trudniejszą taką elektro, no to jest na Sosnowcu głównym. Się wydaje. A najłatwiejsza to są Pilichowice. Przejazd do peronu podany. Dobra, ja już wróciłem, co tutaj jest napisane. Okej. Okay. O, znowu bileciki do kontroli. Kuźwa, ile tych biletów, ty? Przecież to... Kodo QR nie potrafisz czytać, no. Gdzie jest najtrudniejsza dyżurka? A tam, gdzie siedzi Kronos. Tak. Na zawierciu. Nieprawda, u mnie jest łatwa w miarę. Komu ja mówię, tam, gdzie ty siedzisz, niezależnie gdzie siedzisz, tam jest trudna dyżurka. Dla ciebie może być trudna, dla mnie to jest łatwa. Tylko tyle, że trzeba patrzeć sobie, no, czy pociąg jedzie na peron, czy nie. Kurde, cały czas mi się nadmiarowy wywala. Ty to patrzysz. Co chodzi? Ty to patrzysz, jak pociąg jedzie na peron. Ty, kuźwa, tak ostatnio patrzyłeś, że zamiast patrzeć, jak pociąg jedzie na peron, to ty żeś do mnie wydzwaniał ze służbowego. Co ty, kuźwa, darmowe minuty masz? A ty żeś, kuźwa, nie umiał odebrać. Bo ja oszczędzam na minutach. Dlatego mi przechodzą z miesiąca na miesiąc. No, żeś Sebucho klikał, żeby słuchawkę odłożyć. Ale się udało. No.
Zaja, jak ktoś w końcu sprawdzi tą grafikę, to zrozumiecie. 13.29, poczekaj chwilkę, przed semaforem, zaraz cię wpuszczę, dobra? Co myślę, czego mi ten, no ja sobie hamulec częściowo miałem ściągnięty i cholera. I się dziwię, czemu mi się pociąg nie chce rozpędzić. Masakra. Ja to się dziwię, czemu ci nadmiarowy ciągle wywala. No właśnie dlatego, bo nie zauważyłem, że mam kran lekko w dół ściągnięty i przez to. Dobrze, nasze łobuzy wjeżdżają na stacja Włoszowa, północ. O której wy macie wyjazd? Bo z Włoszczowej? 15.51. 53. 51 mam podane tutaj na rozkładzie. Ja mam 53. Dziwne. No, przepuszczę, w każdym razie przepuszczę Pendolino i was... No, w każdym razie przepuszczę Pendolino i was przytrzyma. No tak, bo ja chcę do nich wyjść, przywitać się z nimi. Popatrz, jak sobie wyobrażasz Kronosa w szałasie? Odpowiedź kryje się właśnie tam, gdzie wskazałem. ja tam nie patrzę, nie? Podejrzewam, że moja wyobraźnia w tym momencie by wybuchła. A ja nie jestem Pawelos. Pabellus. Przez B, nie przez V. Przez B jak Big Boobs. Nie mogłem się powstrzymać. Już mi tak język oświeżmiał, kuźwa, że już o zęby talba. Bo se podkładki pozakładać. Tak, te filcowe po tince, nie? No. Tylko, że jak ona zaczęła hamować tam kuźwa, to się dziury porobił. Koronki, czy co? Gumofilce na język i jazda. 13.29, przebieg podany. Nie zaznaczyło mi go? Czemu mi zaznaczyło? Siemasz, Damian, na przegubie, siemanko. O, Damian na przegubie, siema mordo! Janek! Siema, cześć, siema! Damian. Witaj mordo, zatma! Morda zawitała do nas, dawno cię nie było u nas. I przejadę, nic kuźba, bo nie mogę trafić w kran, kurwa. Nie po palcu, Chris. Trafiłem w kran, ja pierdolę. O Jezu. No ja zaraz wychodzę przed dyżurkę. Czekaj, muszę się cofnąć. A nie, zaliczy mi, jest dobra. Okay. A daj kamerkę ze mną, zobaczymy, kto bardziej przestrzelił. Normalnie mi się palce ześlizgnęły z klawiatury, nie mogę w kran trafić, żeby ten wyhamować. To Tinka to się lepiej zatrzymała. Nie, no tutaj jeszcze jest na granicy wytrzymałości, nie? Ja pierdzielko, ja mam dzisiaj zamułkę, masakra. Damian, nic się nie dzieje, na spokojnie. Jeszcze nie raz będzie. Nie przejmuj się rolą. A nie roletą. Co, że ja? No. Nie, dzisiaj był ładna pierdziela, jak sznycer, kurde, zjadłem sobie tabletkę, tak mi zmuliła, że normalnie jakbym się ścipał. O, już mam odjazd, dobra. Wychodź z krzaku, poczekaj, bo ja muszę puścić najpierw semafor, ale poczekaj. Dobra. No, bez problemu. Przejedzie Pendolino, nie? Ale też... zobaczcie, że kuźwa sytuacja jest dokładnie taka sama, nie? No. Tam też Pendolino trzeba było kupić. Może tak się zasłużyło. Może jakoś godziny się tutaj pokrywają. Znaczy, no w sensie rozkładową, nie? No, rozkładają się na części pierwsze. No. A to co, ty do nich idziesz, nie idziesz?
Zaraz, moment. No ale po co ty to tak przestawiasz? Bo tak jest lepiej. Co jest lepiej? Co ty pierdzielisz dzisiaj, ty? Ty, młody, powiem ci tak. Jak będziesz tak sobie robił, przestawiał, to się nauczysz przestawiać na benzinie. Bo tam jest ręczne przestawianie tutaj, ty, zwrotnic. No i nie można na razie przekazać. Ty lepiej powiedz, że się lubisz wajchą pobawić, a nie kuźwa. A jak? No dawaj, no bo ja czekam tu, aż ty będziesz biegał, kuźwa, nie tam. Jednoręki bandyta i wiesz, uprawiam się z niej, nie? No, hazardy my zostawmy w spokoju. Ciekawe, co wyleci, jak trzy takie same znaczki się pojawią. No, przekonasz się w szałasie. I okay. Idzie ten... No, ten, chwila, Kronos jest będzie... Jeszcze chwila nie, będziesz w kapibara spał, zobaczysz. Idę tam... Już mogę jechać? Prisa, bo... Tak, możesz jechać, masz przejazd. Tam. Dobra, podziękował. Jak Chris, uważaj, bo tam zaraz się o bobra potknie, to się na torach wyłoży, nie? No to jak mi rzuci lokomotywą, to będę wiedział, o co chodzi. Znaczy, jak go przetniesz, to będzie ich dwóch, to już nie wytrzymam z przoła się z dwoma. To... Tak gremliny się rozmnoży, nie? Kronosi. Tam? Masz jakiś romans do mnie? Niekoniecznie, bo mnie z bananami zdradzasz. Się cieszę z bananami. Jest właśnie martwy. Tylko, że jakby to była jakaś puma czy tygrys jakiś, nie? Ja podejrzewam, że bardziej kapibara. Idę na czołówkę. Spoko, Zaja. Dobrej nocy dla ciebie i do następnego. Trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Trzymaj się. O! Patrzyłem trzymaj akurat na czata, zobaczyłem tylko czubek łysej głowy. Przejechał mnie, no! Normalnie... Jezu, jakie ty masz to długie. Znacznik mężczyzn... Ten... No właśnie. Ten to ma pociąg. Do kolei. Niestety jeszcze nie dopracowali ukrywania kursora. A powinno być. No i pięknie. I pojechali. To bywa to na knapówkę dać znać, nie? Tam jest bot. Nie dawaj, zrób mu niespodziankę. Zazwyczaj u wszystkich jest nieaktywność ukrywana. To samo jest bodajże w Construction Simulator, tylko tam zdaje się jest opcja, którą się włącza albo wyłącza ukrywanie kursora, czy jakoś tak to się nazywa. No i Chris pojechał, moi drodzy. Ja. A u mnie jeszcze jedzie. No to wychodzi na to, że dopiero 16:22, czyli za 24 minuty coś będę miał. Co będziesz miał? Japonga. A. Ale chyba się przerzucimy na inny ten. Idę z Włoszowej. To dawaj do przodu na następną dyżurkę. Co masz następne? Już ci mówię. Czekaj, to było teraz, co to było? Włoszczowa? Nie, co to było teraz? Włoszczowa. Aha, dobra, później mam knapówkę, dawaj na knapówkę. No 15:57 około. Ja idę na knapówkę. Idź na knapówkę. Ty, Chrisu, jedź bezpiecznie. Arunia pisze, żebyś przejeżdżał. Psary, ale psary tak już były chyba. Nie? Psary, knapówka będzie prędzej. Następne będą psary. A ja, słuchajcie, uciekam. Także spokojnej nocki wszystkim życzę. Tobie również dobrej nocy. No, tobie również, Pabelu. Fajnie, że przyszedłeś. Nie mówię, że wpadłeś. No. Ja dziękuję za gościnę.
nie ma sprawy. Wiesz, jak coś, to tam już się udało wszystko na Discordzie ogarnąć, to jak coś, to zapraszamy następnym razem, jak będziesz miał ochotę, to bijaj do nas. No. Trzymajcie się, na razie. Trzymaj się, okay. Dzięki, hej. Hej, hej. 42, 126, 42... Do czarnca. No i tak to nas przywitał Paweł z kanału Gra na Kompa. Bardzo nam miło było pogawędzić. To raczej będziesz w drodze na psary. Was. Może i tak. Od razu mam was. Arunia, powiem ci, że ja na tym rozkładzie jeszcze się gubię, jeszcze nie do końca ogarniam. Znaczy mniej więcej już wiem, że czekaj, to ty mi mówiłeś krąż, żeby od góry do dołu czytać, nie? Od góry do dołu, no. No, czyli teraz jak byliśmy na Błyszczowej, no to teraz kolejną mam knapówkę. 15.57, a później mam 16.04 psary. No i później jest tego... Góra Włodowa. Budawska, przepraszam. No ja stoję na torach, wpisałem wam przebiegi. Spoko. Pochwalę ojczyzny, jeśli tak. Ale ja już jestem, Arunia, na knapówce. Ja już jestem. Tomasz, Paweł ma parę filmów dziennie, także zapraszamy. Nie, zależy o jakie dokładnie filmy pytasz, bo to jest takie pojęcie ogólne trochę. Tak, ale jeżeli chodzi o SimRaila, no to... No, SimRaila jest. Wczoraj był film bodajże dwa. Nie, wczoraj był jeden. Polecamy sobie obejrzeć Pociąg z Bimbrem. 9 i 10 odcinek polecamy. No i poprzedni, tak, z tego... Z dyżurki. Czyżbyś ty do mnie teraz mnie przejechał? Nie. Ja porządnie. Nie dopiero. Ja porządnie się rozpędzam, bo chcę cię przejechać z maksymalną prędkością, jaką tu wycisnę. Skaczę. Jak Kristinkę witałeś. To jest chyba. To pociąg z Bimbrem szukaj. To jest wczorajszy odcinek. Dziesiąty odcinek. Wczorajszy wieczorny odcinek. Pociąg z Bimbrem, SimRail. W linku masz link do naszego kanału, to łatwo rozpoznać. Bo to jest, można powiedzieć, nasz promocyjny taki prezencicho grzecznościowy od Pawelusa. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Bardzo nam miło. Wiesz co, próbowałem dzisiaj rozkminić mapę do SimRaila i wszystko jest spoko. Można sobie podpatrzeć składy, gdzie który jest i tak dalej, jeżeli chodzi o pociągi, żeby sobie mniej więcej wybrać początkowy start. Linię, która jest gdzieś tam, znaczy linię, ja mówię linię ponoć błąd, gdzie jest gdzieś na początku, nie, żeby całą trasę przejechać. Tylko jest problem, bo tam masz podany, wchodzisz na dany serwer, ale nie ma podanego numeru pociągu. No SimRail. Krzysztof, witaj ponownie. Witamy pana Krzysztofa. Przemiłego. Jest, nie doszukałem się, nawet na grupie pisałem posta i też stwierdzili, że... Znaczy ja niby się doszukałem, tylko to jest trasa podana na Wrocław i dyskutowałem też na grupie, pisali, że to jest ta trasa, tylko że ona nie jest tu w całości zrobiona. Bo tam było tak, chyba... Tak, to jest polska gra. Warszawa, Wrocław Główny chyba. A to jest polska gra. A tutaj faktycznie, a tutaj chyba jest Warszawa, Bochumin i chyba to jest część trasy na Wrocław, nie?
Bo jakby nie było, to do Wrocławia przez Katowice się leci, więc to by się pokrywało. Oj, pokrywałoby się, pokrywało. Oglądałeś, Kronos, ten sketch? Który? Ten kabaret młodych panów, jak ten miał to. Przyszedł do tatusia z narzeczoną na wywiad? Znaczy nie, wróć, odwrotnie, to był ojciec narzeczony i ten przyszedł i... Kurde, czekaj. Klikałeś ją, chamie? Zaraz ci dam mapkę, gdzie masz numer pociągu, prędkość, którą prowadzi i ogólnie wszystko, tak? O, spoko, fajnie, będę wdzięczny. Przyda się. Nie zapomniałam. Przecież mówię, że mam urlop. Czekaj, to... dobra. A to może sobie rzucę na ten urlop. Chyba mi nadmiarowy wywaliło, kurde. Kasia 4, 2, 2, 3, 1. Ja tam jedną mapkę Arunia widziałem i może to jest ta mapa, tylko szukałem, wszedłem niezwłocznie do gry, szukałem na PL8 tej linii i nie znalazłem, to nie wiem. I to był właśnie, pamiętam, Warszawa, Warszawa, Wrocław, główny linia. Sorry, sorry. Ale mi dzisiaj kawa skacze, masakra. Nie, to nie jest ta. Tamtą też ci ją dałem. No przydałaby mi się, tak jak wchodzę na streama, obczaić sobie dany pociąg, który na przykład jest akurat na starcie, żeby sobie, wiesz, przejechać całą trasę, nie? I wtedy spoko. Żabojady fajniejszą zrobili? O. Dobra, tutaj można się bujać trochę, co ja tak powoli cisnę. Dobra, ja jeszcze puszczę ten jeden pociąg czarca na psary. Mhm. Ja będę kończył streama, ale zostaję z Chrisem i Tinką, także... Jeszcze tylko ten jeden pociąg, kończymy streama u mnie. I zostaje z... Krzysztof, bardzo dobrze się jedzie, super. Aczkolwiek, no mówię, samopoczucie mam nie do końca dzisiaj, ale fajnie się jedzie. Nie, no jest dobrze, Chris. Nie, ja dzisiaj słabo dzisiaj z kondychą. Czasami są takie... Podejrzewam, że ten czarca będzie jechał jechą. Dzięki, Krzysztof, aczkolwiek nie jestem chory, po prostu, no mówię... Gorszy dzień. Znaczy nie tyle, tak jak mówiłem, no łeb mnie przetem na pierwszą, może nie wiem, ciśnienie bez, albo coś i tabletkę sobie zjadłem i kurde, i po tej tabletce mi tak zmuliło, nie? No też nie zmęczenie, bo nie czuję się zmęczony, tylko mówię, przymulony jestem, tak mam po prostu taki slow motion, nie? Może i hałas. Ja akurat mam tak, że w ogóle na zmianę pogody reaguję i różne takie, także kurde, masakra. Wtedy lep nawala. No, dokładnie. A jeszcze co ciekawe, to ja mam na przykład tak, że reaguję na mocne zapachy różnego rodzaju, jakieś ostre, lakierowe, takie o nie. Też. Może masz jakieś, nie masz jakiegoś zapachu tak tego? Nie, tylko że ja ogólnie jestem alergikiem, nie? I to może być też od tego, że alergikiem, to ja jestem. Ja od zawsze, odkąd pamiętam, jakieś ostre zapachy właśnie, mówię, lakiery, jakieś takie onie, to wystarczyło, że sobie niuchnąłem, gdzieś poczułem ten już ból głowy murowany.
Po prostu gdzieś mam wrażliwy organizm i tyle, nie? I odkąd pamiętam, od dzieciaka zawsze tak miałem. Dość trzeźwy. No. Chociaż do psychotropów to mi daleko. No po takim spotkaniu z Pabelusem. Nie, ale tam w Green Hellu to się będzie działo, oj. No, będzie mocny tytuł na naszych kanałach. No. Jeszcze jak Pabelus dojdzie do nas, gra na kompa, to już w ogóle. No, będzie fajnie, będzie. Będzie czas. W rzeczy samej, a propos dżungli, będzie totalna dzicz. Już sobie to wyobraziłem. No, tylko to wiesz, u mnie to czasami się skrzywienie zawodowe włącza, nie? Ja byłem w kuchni, byście gadali, sobie, kurde, Pawełusa w ogóle nie słychać, nie? Ledwo co go było słychać i tam sobie, nie, no szkoda, nie. Szkoda, nie? Nie, no my dobrze słyszeliśmy. A tutaj tak, jak przyszedłem, bo mam odsłuch na puszczony cicho, bo ja mam te monitory bliskiego pola, nie? Odsłuchowe. I generalnie mam włączone na monitorach, to tutaj tak sobie było słychać, bo to się tak wydaje, nie? Natomiast jak z telefonu puściłem, to praktycznie w ogóle bardziej lokomotywę było słychać niż jego. A to nie wiem. Ale mam później takie... jak podciągnął głośność, to już później się wyrównało, było całkiem spoko. Zobaczysz sobie tego, wrzuć sobie na tym, po streamie, nie? Replay, to będziesz widział. O, zobaczę sobie. Dobra, moi drodzy, ja kończę stream, ale zostaję z Chrisami i Tinkami. Tak jest. Tylko ja się na chwilkę wyciszę na Chrisa streamie, na Discordzie. Poczekaj chwilę, pójdźmy jeszcze na chwilę. Ja też oczywiście żegnam się z widzami Kronosa. Wrzucajcie tam bileciki łapkowe w górę, no i oczywiście obserwujcie kanał, no i dopingujcie mu, żeby wam streamował jak najwięcej. Pozdrawiamy, Christinka Gaming. Również dziękuję za obecność, dziękuję Pawelus, dziękuję Chris Dinka, dziękuję wszystkim widzom, którzy byli na tym streamie i widzimy się jutro. Tak jak wspomniałem, jutro do południa robimy Eurotracka, a po południu lecimy w Steam Raila. Także jutro macie dwa streamy dnia i myślę, że w sobotę też coś takiego pomyślimy, a w niedzielę na pewno będzie jeden stream od godziny 10 do godziny 22. Wtedy wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i pierwsze 6 godzin to robimy Eurotracka, a później 6 godzin robimy Steam Raila. Także zapraszam serdecznie. Kto będzie chciał, niech wbija. A ja dziękuję też tutaj wszystkim, którzy teraz się uaktywnili. I widzimy się jutro. Informacje na ekipa Kronosa, Kronos gra. Linki w opisie macie. Także miłej nocy i dobranoc. Trzymajcie się ciepło. Bye. Arunia pisze, że ma rozdwojenie jaźni, że słyszał to dwa kieliszki temu. Co ci wyszło, Arunia? Wiecie, z czym mam jeszcze problem? Z tym zadajnikiem, tym nastawnikiem jazdy. Kurde, nigdy nie wiem, jak nim kręcić, żeby mi to jakoś płynnie wchodziło na tą 28 pozycję. Regarek, dzięki za mapę, dzięki bardzo. Znaczy się subika. No ale jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Halo, Motki, ja już jestem u was. Spoko, witamy na kanale i życzymy miłego odbioru. Na pewno. Takim dzisiejszym dniu, powiem ci, że... Ach, człowiek odżył.
aż miło. Dzięki Tomasz, dzięki, cała przyjemność po naszej stronie. Mamy nadzieję, że te streamy to jest dopiero zaczątek do fajnych klimatów. Czekajcie na kolejne tytuły, a w szczególności gdzieś tam w wersji O Corporation, nie? To się będzie działo. Oj, będzie. Wiecie co? Ja już to widzę, na przykład kojarzysz Kronos Contraband Police? No. Jakby tam dali O Corporation, jakbyśmy tam w trójkę wbili na tą granicę. Byłoby fajnie. Dzięki Tomek, dzięki bardzo. Czekajcie, muszę tą budę zieloną trochę rozbujać. Ja już tylko sobie jeszcze zakończam stream na YouTubie, żeby cię zgrywał. Ja już jestem z wami na 100%. Spoko. Dobra. Czemu wątpliwości, Arunia? Jakie wątpliwości, ale o co chodzi? Właśnie, no właśnie też nie wiem. Nie, nie wiem, o co mu chodzi, wątpliwości. Chłopak ma jakieś. Kronos ma jakiś niepewny głos. Nie, znaczy, wydaje ci się. Może nie, zmęczenie? Arunia, ja jestem od 5 rano na nogach i od godziny 5? 5 streamowałem po południu. Jest godzina 23:20. Więc no już jakieś pewne zmęczenie organizmu też jest, bo no trzeba było wstać do pracy, przepracować, no i no wiadomo. Tego, nie? Zjadłem obiadek tylko i ogarnąłem sobie pod stream tematy i zacząłem streamować, więc to też jest, też ma jakiś wpływ na organizm, nie? No zdecydowanie, a wczoraj tak miałem. Momencik. Okej. Okay. Dobra, jestem. Mhm. Także to wynika może z tego, że troszeczkę zmęczenie też wzięło górę w tym momencie, nie? A no. Zresztą dzisiaj przemarzłem też. Zimno, brzydko. No i też może to dlatego tak. Mhm. Ja od 4:30 pisałem ci, jak ja... Wróć. Ja przez cały dzień, 12 godzin pracowałem, no tak, jest zmęczenie. Wiesz co, ja wcześniej pracowałem po 12-14 godzin, więc dla mnie praca 12-14 godzin. Zresztą ty widzisz czata, nie? Słucham? Widzisz czata u nas, nie? Czy czat widzisz u nas? Tak, widzę, bo ja mam na jednym monitorze twój stream, a na drugim mam spoko czat, nie? Że ja sobie czytam że czat u ciebie, także spokojnie. Ja, nawet jak będzie czas kogoś tam uspokoić, to uspokoję, także luz. Ja mam wszystko tutaj pod kontrolą. Tylko mówię, no ja pracowałem w ochronie po 12-14 godzin. Dla mnie takie coś, taka praca to nie jest problemem. Ale czasami są takie dni po prostu, gdzie nawet praca 8-godzinna może po prostu zmęczyć trochę człowieka, a tym bardziej, że no ja pracuję w ochronie, gdzie dużo czasu też spędzamy na zewnątrz i no, pogoda też nie była dzisiaj zbyt wesoła, więc no, to też mogło mieć jakiś tam wpływ na mnie, więc... No, powietrze ci szkodzi. Na świeże powietrze mi szkodzi. Dlatego się zaciągam. No, rozumiem. A tak z ciekawości zapytam, na zmianie jesteś sam, czy na przykład więcej was nie, jest? Nie. Generalnie ja mam taką specyfikę, trochę dziwną pracy, nie? Bo ja jestem w grupie kontrolnej, ale tam szczegółów nie mogę zdradzić oczywiście, bo tajemnica służbowa, nie? Mhm. Ale no ja pracuję 8 godzin od poniedziałku do piątku. No ale też na przyjęciu dostaw jestem na wjeździe, czyli mam do czynienia z dostawcami z Turcji, Rumunii, Polakami. Mhm. Tam jest to 150 aut dziennie. Tomasz Krzysztof Paździoch, witam serdecznie. A czasami to jest kilkadziesiąt aut do przyjęcia, więc to różnie jest, nie? Tu się człowiek bardziej, w ochronie człowiek bardziej się intelektualnie męczy, no bo
trzeba umysłowo przeskakiwać z języka na język, nie? Czyli na przykład z polskiego na angielski, z angielskiego na rosyjski czy na inne, więc to jest też takie troszeczkę mech, nie? Dobrze, że jest wujek Google, to przynajmniej wujek Google pomaga mi w tureckim. Wiedziałem, że są aplikacje takie, które w locie tłumaczą, nie? Że używasz na przykład telefonu jako dyktafona i on ci po prostu na przykład druga strona to mówi i od razu ci pisze na polski, nie? Tak, tylko że najlepiej jest przetłumaczyć sobie na angielski, z angielskiego na dany język, nie? Taki tip, nie? Żebyście nie tłumaczyli od razu z języka polskiego na obcy język. Tak, bo to jest... Kilka słów, bo słowa mogą być mylne, nie? A język angielski, jak przetłumaczycie sobie na język angielski z angielskiego na inny, to wtedy jest już lepiej, nie? Używać translatora też trzeba umieć. Czyli rozumiem, że najlepsza zgodność jest między polskim a angielskim, tak? Tak, najlepsza zgodność między polskim a angielskim i z angielskiego na inny język, nie? Tak trochę na okrętkę. No na okrętkę, no ale już zrobił. Nie prawdzi. Angielski jest językiem uniwersalnym na całym świecie, tak, więc... No tak, wiesz. Taki jakby międzynarodowy, nie? Międzynarodowy, no oprócz francuskiego i niemieckiego, który tam też się gdzieś używa, no to angielski jest najbardziej powszechnym językiem, tak? No tak, no bo w sumie po angielsku to się wszędzie dogadasz, nie? No. Dopalacze. Ja przepraszam, ale nie umiem tu ustawić... nie umiem ustawić sobie na Discordzie tak, żeby... tego nie było słychać. Spoko, to nie przeszkadza, tylko ze jaja robi. Jak ja lubię tych wariatów. No i tak ma być. No. Jak ja się cieszę, że do was przyszedłem wtedy na ten stream. My też się cieszymy. Klaskamy uszami. Pabelus dzisiaj... Pabelus przez B nie stał dzisiaj na tym. Kronos stał, ale nie wiem, gdzie on was. I nie sterownia, tylko nastawnia. No. A ty jesteś gdzieś na jakiejś dyżurce obecnie? Nie, wyszedłem z gry. Poszedł worek pozbierać. Worek muszę pozbierać. Porozrzucany mam po całym torowisku, więc wie. Pozbierasz się kamyczki na dobranoc i... Tak. Nie, powiem szczerze, że już troszeczkę zmęczenie rzeczywiście mnie wzięło. Już przy tej dyżurce to już troszeczkę łapała mnie ten senność, nie? Bo jak niby nie patrzę, mówię, no od 5:30 jeszcze wymarznięty i tak dalej, więc... No, wiesz. Ale jutro wolne. A wiecie co? Ostatnio sobie tak chodziłem poza streamem, bo właściwie to sprawdzałem recording z OBS-a i chodziłem sobie tam na starcie Pendolino, nie pamiętam co to jest za start, któraś w każdym razie z tych, nie? I tam jest lokomotywownia zrobiona, tylko ciekawi mnie, dlaczego oni nie zrobili tego wózka, który wyciąga lokomotywy na ten, na trasę. Nie wiem jak to się pachowo nazywa. Spokojnie. Ale jest fajnie to oddane, świetnie jest to zrobione, tylko no brakuje mi jakby detalu, nie? O, to Tomkowi napisałem na czacie, jak się Pabelusa pisze. I Tomek ci odpisał. Ale ja sam popełniałem błąd, przyznaję bez bicia, bo na początku Pabelus jak się wita, to on to mówi tak szybko, nie? Ja zrozumiałem Pabelus. Nie Pabelus, tylko Pabelus. Przez Pabelus. Nie, ja już kilka razy na dyżurkach go tam gdzieś spotkałem, nie? A zaczęło się, tak naprawdę taka nasza znajomość zaczęła się od tego, że on był na Włoszczowie, a ja na Olszamowicach i zadzwoniłem do niego, a on nagrywał w tym momencie film z tego, nie? I wtedy nagraliśmy ten właśnie 9 odcinek Sim Raila. No 14:127, przejazd w Zawierciu będzie podany. Pani się skleiło. 21 zł 14 grosze. 14 groszy. Dla was na czteropaka. Dzięki panie, dzięki wielkie mordo. Te 14 grosze pozawiatały.
No, 14 grosze. Dobra, Kronosmu, bo leciał tip na tym, na OBS-ie i nic nie słyszeliśmy, co mówisz. No i chodzi o to, że po prostu wtedy pierwszy raz go tak poznałem bliżej, że tam zaczęliśmy ze sobą gadać. Mm. No i po prostu ten odcinek, to jest 10 z Team Raila, rozwalił mi system, jak tam Tinka studio robiła tą swoją. No. I w ogóle nie, no to było tak kapitalnie zmontowane. No genialnie ja to zrobił, pisać, to fakt. Pisałem też do Pabelusa w tym komentarze. Generalnie zaczęło się od tego, że zaczęliśmy pisać u was na czacie. Pabelusem. Aha. No jak miło. To był taki kontakt nasz pierwszy, na czacie u was. Symulator, który co? Odzwierciedla 100% rzeczywistości. Jak dla mnie to SimRail daje radę na 60% i jak na... Symulator? Ale to zależy jaki symulator. Jest to też ogólnie, czy... Czy o kolei. Symulator kolei. Bo jeżeli ogólnie, to wiem, teraz przekroczę wszelkie możliwości ludzkiej inteligencji, ale KTN Crops, zobacz sobie. Na przykład. Ja wiem. No. Nie, dla mnie takim symulatorem, takim stricte 100% to jest maszyna. No też. Maszyna. Ale maszyna, no tak, ale KTN jest, to nie jest w ogóle związane z koleją, bo to jest symulator farmy, nie? Maszyna jest taką 100% oraz w tym momencie powoli mi się wydaje, że staje się tym też MFS, bo rozbudowa kokpitów pasażerskich samolotów. Coraz więcej guzików jest dostępnych, gdzie można to klikać na tych panelach wszystkich. I samo uruchamianie samolotu pasażerskiego, wbijanie całej trasy na komputer pokładowy, pilnowanie pilota, no musimy jakoś to też opanować w pewnym momencie, bo na przykład może być też tak, że w czasie lotu, bo jak sobie ustawisz wszystko na żywo, wszystko tak 100% realistic, to może się zdarzyć, że na przykład będziesz miał na 10 tysiącach stóp, czy tam na 36 tysiącach stóp, na przykład silnik ci się zapali, nie? Mhm. I musisz odpowiednio zareagować. I takie rzeczy też się zdarzają w MFS-ie, tylko na przykład tak jak wy gracie, czy ja gram w MFS-a, to my oczywiście sobie tych jakichś tam jak to się mówi, losowych wydarzeń nie włączamy, tak? Jeszcze bo nie. Chcemy sobie, no jeszcze się, no bo no, my bierzemy frajdę z tego, że gramy sobie, a niektórzy to robią sobie specjalnie kokpit, specjalne joysticki, kontrolery specjalne pod Airbusa biorą, kupują. No to się nazywa tak ładnie imersja. Także taką 100% imersję, że jak bierze VR-kę, to już w ogóle nie. No. Więc no, już... tak naprawdę Microsoft Flight Simulator dla mnie też jest tak procentowym produktem w tym momencie, nie? Wcześniej to wiadomo, nie dało się tym wszystkim latać, ale coraz więcej teraz wychodzi takich dodatków, które powodują, że ta imersja w samolotach jest naprawdę mega, nie? A jeżeli chodzi o kolejowy, no to dla mnie to jest maszyna w 100%. Ja uważam, że też dobrym symulatorem jest na przykład ten SnowRunner. Dobrze zrobiona gra to jedno, ale podejście też do tej gry to drugie, nie? No przecież w SnowRunnerze przecież tam fizyka i tak dalej, to jest tak niesamowicie zrobiona, że głowa mała. A. Tak, no na przykład Mad Runner, czyli ta wcześniejsza wersja, dla mnie jest gorsza niż ten SnowRunner, nie? Już mam troszeczkę przegrane godzin w tym SnowRunnerze i mogę powiedzieć, że no fizyka gleby, to tam niektóre gry mogłyby się uczyć od SnowRunnera fizyki gleby, tak? Żebyś wiedział, nie tylko. No na przykład to mało powiedziane. No na przykład jak pozamiatali tym dodatkiem, tym związanym z rolnictwem, nie? Teraz. Ten nowy, nie pamiętam jak się nazywa, to przecież... No też nie pamiętam, nie powiem ci zaraz. To przecież, ale, to gdzieś widziałem już komentarze, że twórcy SnowRunnera, no i ogólnie MadRunnera i tak dalej, powinni wreszcie zrobić porządny symulator tego, farmy, nie? A wiesz na co ja czekam?
czekam na prawdziwy symulator ciężarówki, nie Eurotruck. Chodzi mi o Eurotrucka. Tylko taki symulator, że jest symulacja wsiadania do samochodu, wysiadania, tankowania, symulacja, że musisz, nie ma takiej sytuacji, że coś na zasadzie właśnie Team Raila albo maszyny, taki typowy symulator ciężarówki, nie? Ja bym chętnie takie coś zobaczył. No bo to jest taki, Eurotruck to jest takim pseudo-symulatorem, powiedzmy sobie szczerze. No po trochę jest... takich smaczków, o którym mówisz, to jest on the road. Oni tam troszeczkę to bardziej zimersowali, no, tak, ale... Ale, no szczerze powiedziawszy, on the road... O kurde, się tak zagapiłem, że nawet tego z jedynki nie widziałem. A ktoś mnie to wpuści w ogóle, czy co, czy jak? Gdzie jesteś? Ja Góra jestem, Włodowska. No. Góra Włodowska, no. Pod Górą Włodowską, to krzyknij. Poczekaj, bo ja nie wiem, na 14127. 14127 będzie wjazd, Góra Kłodowska, Włodowska, przepraszam. Czekaj, gdzieś się tu muszę odpowiedzieć. A jak pojedziesz? Ale masz hamulec zaciągnięty, to jak się chcesz? Podaję wjazd. O Jezu, przyjąłem. Że trzeba kończyć powoli. To jest ten czas, ale patrz, nie no, chłopak ogarnia, popatrz jak ładnie. No i gitara, no i super. To by jeszcze tutaj Tomek napisał Flying Team World. Szczerze... Nie, szczerze... Nie, wydaje mi się, Flying Team World jest fajny, trójka, ale... Brakuje też sporo tej grze do takiego symulatora podstawowego. Jasność podany. Też troszeczkę jej brakuje. No serio, patrz, no zaskoczyłem się teraz. Byłem przekonany, że już mamy godzinę z głowy, nie? To cyk pyk i zrobione, nie? No to mu podziękuj ładnie. Już podziękowałem. Żurki nie są trudne, tylko czasami dobra, się czekacie, ludzie czekacie, trafiają. Czekacie, gościa trochę połechtam. I szacun za ogard na tej dyżurce, bo naprawdę tutaj nieraz młodzi to straszne lagi sadzą. Biurka teraz obrośnie. No i dobrze. Niech robi dobrą robotę i niech się inni od niego uczą. Nie, to nie chodzi o to, że bo dyżurki są do ogarnięcia, tylko że czasami się trafiają na... Ja tam nie próbuję przerywać. Wielcy panowie dyżurni ruchu, którzy uważają się za Bogu, tak. Oni se puszczają wedle swojego widzimisię. A tu chodzi o to, żeby na dyżurkach puszczać zgodnie z planem, nawet jeżeli jest tak jak ja miałem na Włoszowej dzisiaj, nie? No ja staram się na Włoszowej trzymać też planu. Jeżeli na przykład gościu miał czekać u mnie 8 minut, to on będzie czekał 8 minut. No dokładnie. Bo... No sorry, ale jest taki jest wykaz godzinowy i tyle on ma czekać. No słuchaj, umówmy się, co innego jest zasady ruchu i tak dalej, a co innego jest złośliwość. No to są dwie różne rzeczy, nie? No to zacznijmy od tego, nie? A tak jak wy mieliście tego dzieciaka, gdzie Mikołaj do niego nie przyjdzie, no to to była typowa złośliwość, takie, wiecie... Dokładnie. Takie, to nie on chciał pokazać, tak? Jaki on tu nie jest wielki, to on nie potrafi, nie? A tak naprawdę to pokazał, że jest tylko takim niedorostkiem, tak? No, otóż to. Tak. Poczekaj, tak, Tomasz pisze, ja oglądałem niedawno, kuźwa, zamurował całą dyżurkę, pociągi stały i żaden nie miał ani odjazdu, ani przyjazdu, strach z takim pracować, no. No ale niestety. Słuchaj, czasami, Tomasz, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Czasami na niektóre te trudniejsze dyżurki wchodzą osoby, które nie ogarniają ciężkich dyżurek. Ja na początku na przykład chciałem pomóc też Chrisowi Tince na benzinie. Dopóki ja nie zobaczyłem sobie tego poradnika a propos dyżurki kostkowej, no
wszedłem, zobaczyłem, powiedziałem, że ja się tego nie tykam, bo ja się boję, że coś spierdzielę. No. A są tacy, że przyjdą, nawalą błędów I później osoba, która generalnie ogarnia taką dyżurkę kostkową, nastawnię kostkową, nie wie, za co się ma wziąć. I nie dziwię się czasami, że jedyne, co można zrobić, to poczekać na reset serwerów, żeby to wszystko zresetować. No. Bo ja czasami też trafiam na elektroniczne dyżurki, gdzie mnie się wydaje, że to jest dyżurka bardzo prosta do ogarnięcia. I ja to bym to zrobił na pstryknięcie palca. Oj, przepraszam. Na pstryknięcie palca. Ale raz wszedłem na dyżurkę, ja się cofałem za głowę. Więc co on tu zrobił? Co on tu porobił? Jezu, poblokował. Czasami ludzie wpuszczają pociągi na czołówkę. I ty nie jesteś w stanie w tym momencie tego, z tego wyjść, bo jedyne co ratuje tę dyżurkę to reset serwera. Mm. No niestety, no tacy się też zdarzają ludzie, więc no... Ale co wydaje, mówię, ludzie powinni, znaczy ludzie, SimRide powinien opracować jakiś sposób właśnie, żeby zabezpieczyć całą tą grę przed takimi trollami właśnie, którzy nic nie potrafią, a wchodzą tylko, żeby sypa robić, nie? Albo po prostu są trollami, że po prostu zrobię im na złość, bo mnie wyzywali wcześniej, to zrobię im na złość i wszystko pomieszam, nie? Mm. Wtedy osoba, która generalnie ogarnia dyżurki, nie wie, jak wybrnąć z danej sytuacji, bo nie mamy jeszcze systemu manewrowego pociągów w SimRailu, który system manewrowy kiedyś będzie na pewno. Czyli na przykład, nie wiem, bierzemy pociąg na... Dajmy na przykład, dam wam przykład. Tak jak wy, jedziecie pociągiem pasażerskim, Balanga do rana, robimy na nagranie. Dziewczyny do wzięcia, pijemy do odcięcia. Balanga do rana, robimy na. Tu rządzi nas ta zmiana, najbardziej na jedno. Paździoch, 21 zł 14 grosze. Rezerwa się pali, trzeba zatankować. Dokładnie. Dzięki. Dziękujemy bardzo, Paździoch, dzięki wielkie za wsparcie. Wy macie troszeczkę większe opóźnienie, macie normalne opóźnienie na streamie, dlatego ja to później widzę, nie? A jakbyście sobie zrobili bardzo małe opóźnienie, na YouTubie zaznaczyli tam w studio, mhm. A to jest dosłownie 3-4 sekundy, nie? I tak jak ja mam bardzo niskie opóźnienie, to jest dosłownie 3-4 sekundy. O, co to się stało? Nie, jest wszystko w porządku. A, dobra. Nie, bo... Ja promuję naszych wspierających. Okej. Okay. No tak, okej. Okay. I jakbyście mieli mniejszą później, to ja bym szybciej reagował, tak to wiecie. Ja nie widzę tego na ekranie, a wy mi mówicie do Discorda, na Discordzie i tak mi mam, wiecie, co się dzieje, nie? Ja, ale wszystko wracając, poko. Wracając też do dyżurek. Tak jak mówiłem, mamy was, dajmy na to, nie? Mhm. I później będzie coś takiego w SimRailu, że wy wychodzicie z Ciaponga, odpinacie wagony od lokomotywy, bo będziecie mogli odpiąć lokomotywę, przejeżdżacie na drugą stronę pociągu, czyli na drugą stronę wagonów, tak? No. Cofacie, przypinacie się z powrotem, wyjeżdżacie teraz na konkretną trasę. Taki system manewrowy będzie wprowadzony, ale to za jakiś czas. A ale w tym momencie, jeżeli nie mamy możliwości systemu manewrowego, jeżeli ktoś wziął pociąg na czołówkę, my nic w tym momencie nie możemy zrobić. Jedyne co możemy zrobić, to czekać na ten właśnie reset, nie? Wiesz, a wtedy jak będzie ten system manewrowy, to wiesz, przerzucamy lokomotywę na drugą stronę i jest okej, nie? Słuchaj, to co mi się teraz nasunęło do głowy i to by było dobre. Bo widać, że chłopaki, czym chłopaki, może to zbyt szczeniarsko brzmi, ekipa, która odpowiada za ten tytuł, powinna opracować coś takiego jak wirtualny egzamin na takiego dyżurnego, żeby po prostu osoba, która, żeby dostać dostęp w ogóle do możliwości sterowania dyżurką, że tak to powiem, musi przejść egzamin i zdać ten egzamin i dostać uprawnienia. Uważam, że coś takiego powinno być i wtedy byłby święty spokój.
albo przez jakiś czas, na przykład, nie wiem, do 20 levela, niech on będzie dyżurnym ruchu, tylko niech trenuje na samych botach. Ale wiesz, no. Słuchaj, to już nie chodzi nawet o levele, bo słuchaj, dajmy każdemu szansę, tylko jeżeli ktoś chce faktycznie, jara go bycie dyżurnym i bardziej go kręci właśnie bycie tym dyżurnym niż maszynistą, to okej, okay, ale niech się do tego odpowiednio przygotuje. Jeżeli wejdzie i weźmie sobie tą nastawnię i to całą aparaturę, to niech nią zarządza jak człowiek, a nie robi sobie jakieś pośmiewisko, co nie? Ale Chris, słuchaj, bo chodzi o to. Są dyżurki elektroniczne, które są bardzo łatwe, są elektroniczne są trudne i są kostkowe, które są łatwe i tak dalej, nie? Mhm. To na przykład robi, że musisz osiągnąć 10 poziom levela, dajmy na to, będąc dyżurnym, tak? Czyli jakiś osobny poziom levela. Tak jak mamy, moi drodzy, osoby, które teraz powiem, one będą wiedziały, o co chodzi. Mamy CSGO. Mamy tryb rankingowy, mamy tam rangę swoją. Ja mniej więcej wiem, o co chodzi, no. Mamy tryb skrzydłowy, mamy swoją rangę. Mamy Battle Royale, mamy swoją rangę osobną, tak? Mm-hmm. I tutaj też tak powinno być, że na pociągi jako maszynista masz swoje rangi, jeździsz coraz lepszymi pociągami, tak? Dajmy na to. Im wyższy level. Tutaj zaczynasz od tych dyżurek najprostszych, na przykład, i dla dyżurujących jest odrębna ranga, odrębne levelowanie. I im wyższy level zrobisz, tym na trudniejszą dyżurkę możesz sobie siąść. Ale na przykład przez do 10 poziomu, na przykład do 10 levela, obsługujesz tylko dyżurki, gdzie jeżdżą boty. Żebyś ty się nauczył obsługi tych dyżurek. No na przykład. A dopiero po 10 levelu siadasz sobie już na, dajmy na to, te proste dyżurki, gdzie już są ludzie, tak? Czyli na przykład do 15 levelu. Później od 15 do 25, dajmy na to, już te średnie sobie możesz obsługiwać. A powyżej 25 i wyżej możesz sobie dokładnie obsługiwać inne, nie? Ja uważam, że mocno powinni, bo wiesz, to... Nie wiem, czy w ogóle brali pod uwagę taką sytuację, aczkolwiek to, że są trolle na multikach, to jest chyba w każdym jednym tytule, bo obojętnie czy weźmiemy ETS-a czy cokolwiek, wszędzie są tak, są ludzie i ludzie, są ci, którzy biorą to imersyjnie i naprawdę chcą się pobawić i wczuć się w tą rolę, a są tacy, którzy wchodzą tylko, żeby sobie jaja porobić, co nie? No i uważam, że przynajmniej moje zdanie, tak jak zeszło tutaj Paździoch, czy Tomek pisze, czy nawet Arunia. 1427, wjazd podany na stację Zawiercie. Przyjąłem. To uważam, że powinni wprowadzić jakieś właśnie tego typu rzeczy, że właśnie... chociaż ja uważam, że też nie głupie by było egzamin na właśnie tutaj na miałość motorniczego, na maszynistę, żeby... Ale jak to byś zrobił? Normalnie, zaczynasz grę, a jak jest zrobione w tym, w Construction Simulator, żeby odpalić multiplayer, to co musisz zrobić? Musisz osiągnąć poziom drugi, kupić tam coś tam i dopiero odblokowujesz multiplayer. I to samo można wykorzystać tutaj, taki system, że zaczynasz grę i musisz przejść dane szkolenie, musisz wykonać zadania i tak dalej, jakby tutorial cały, ale, żeby odblokować. Ale słuchaj, to może być wprowadzone. No może i będzie, może i będzie. Masz tutoriale, to może być wprowadzone w pełnej wersji, później, ale chodzi o to, że żeby na przykład zacząć grać multiplayera, to na singlu musisz przemieć 10 level, nie? To nie tak, że to będzie takie, że przejdziesz 3 trasy i masz już 10 level. No właśnie, dobrze mówisz, albo na levela. Patrz, pierwszy level, dajmy na to jest 1000 punktów. Żeby drugi level zrobić, już musisz mieć 2500 zdobyć na tym. A już nie, żeby nie było, żeby to było tak, wiesz, stopniowane, że coraz ciężej było zrobić ten 10 level, tak? I jak już zdobędziesz ten 10 level, odblokowuje ci się multiplayer, że możesz na przykład jechać już tym lokomotywą, dajmy na to tym EU07 tego. Tak samo jest z maszynista, z dyżurnymi ruchu powinno być, że na singlu masz do 10 levela wbić dyżurnego ruchu i to grasz tylko na boty, grasz na singlu,
i boty sobie tylko puszczasz, tak? No tak. A później, jak osiągniesz ten 10 level, puszczę cię na multiplayer, ale z ograniczeniem, że na początek zaczynasz od dyżurek małych, jest tylko dwa tory i masz tylko przepuszczanie i u ciebie się nikt nie zatrzymuje, ale od któregoś tam zaczynasz, na przykład następny level gdzieś tam, już dajmy na to po 15 levelu, mhm. masz już obsługę jednego peronu na przykład, tak? No, po to ciekawie to rozkminiasz. No. Po następnym masz na przykład takie dwa perony etapowe, do obsługi, nie? No. Po dwa perony, a na przykład następny masz z przejazdami kolejowymi, czyli opuszczanie rogatek, nie? Coś takiego. Poczekaj chwilę, bo... No bo dokończ i wtedy, bo nie, Tomek... Nie, spoko, oddaję głos. Tinka, weź jak możesz, bo ja się Tomasz, zbliżam do tego. Nie zapomnę, jak grałem w ETS-2 jeszcze na Trackers MP. Jadę sobie godzinka 22 w nocy, nagle Polaki jadą, myślę, ogarnięci, mijam ich, a oni wypchnęli mnie z drogi, porypani. No niestety zdarzają się i takie bandyty. Słuchaj, ja wam opowiem jedną historię z Eurotracka. Jeszcze jak ja zaczynałem w ogóle streamowanie, to u mnie było mocno Eurotrack, bo... No ja zbudowałem na streamach generalnie Eurotracka, nie? No my też. Ale słuchajcie, była taka sytuacja. Jadę sobie w Trackers MP trasę i mówię tam widzom, że jak chcecie, to możecie się do mnie dołączyć, nie ma problemu. Zapraszam was serdecznie do wspólnej jazdy. Okej. Okay. Nagle jakiś troll mi się przyczepił. Wtedy jeszcze było takie coś, że zagraniczne osoby z kodami jeździły. Teraz już tego nie ma. I skodami wjeżdżali w nas i w ogóle, tak? W nasze naczepy i tak dalej. Mhm. To były jeszcze stare czasy. I gościu naprawdę mnie strollował na tym, na stacji benzynowej. Nie mogłem sobie poradzić z nim, bo on przyjechał ciężarówką bez naczepy i zajeżdżał mi non-stop drogę. Ja nie miałem możliwości wyjechania. Jak z jednej strony, to z drugiej strony. Próbowałem wszystkiego, nie mogłem. Moi widzowie zobaczyli, co się dzieje i mówią, zaraz będziemy. Gadajcie, ile osób przyjechało. 14 ciągników przyjechało. Co ty gadasz? Zablokowali dziewczyny do wzięcia, pijemy do odcięcia. Falanga do rana, robimy na. Tu rządzi nas ta zmiana, najbardziej najebana. SPEJOTSON 34 PYL 48 zł 30 groszy. Dziękujemy, co za wariat, zwariował. Dzięki serdeczne. Ojejku, wielkie dzięki bardzo. Super, gratuluję. Dziękujemy. Już mam odjazd? Tak, Kronos dokończ. 14 ciągników przyjechało i... Zablokowali jego, a ja wyjechałem swobodnie, nie? Nie, no zajebiście. Także moi widzowie stanęli po mojej stronie, bo zobaczyli, co się dzieje i zatrzymali typa trolla, nie? Sam został strollowany. I to jest zasada, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Jakżeś zaczął ze mną, tak też sam skończysz. Nieźle. Przepraszam, wejdę ci w słowo troszkę. Tomek tu pisze, Space on, będziesz w topce. Słuchajcie, topka jest miesięczna, więc tutaj na koniec miesiąca to czasami może być ciężko, ale oczywiście życzymy tej topki. Powodzenia. Dzisiaj mamy który? Słuchajcie, licznik... 27. Licznik oczywiście zeruje się z dniem ostatniego miesiąca, więc jeszcze jest szansa. No prawie, nie? Chociaż Damiana będzie ciężko przebić w tym miesiącu. Damian pozamiatł to. Także trolle się zdarzają w każdej grze. Niezależnie, czy to jest Steam Rail, czy to jest Eurotrack, czy to będzie... No tak. Inny symulator, gdzie... tego, czy to będą strzelanki typu, nie wiem, Valorant czy CSGO. Zawsze znajdzie się jakaś osoba upośledzona umysłowo z mózgiem ameby i niestykającymi się zakończeniami nerwowymi, która będzie utrudniała wam życie. Dokładnie. Dlatego potrzebny jest taki system zgłaszania tej osoby. Jeszcze się cieszę. Dzięki. Dziękujemy. Ja ci się pocieszę, ty. Otóż musi być zorganizowany jakiś system, tak jak żeśmy tutaj kminili za Runią, nie, że ileś tam osób siada na danego dyżurnego, no i wtedy jest kick z serwera, znaczy, że coś z tą osobą jest nie tak, nie? Głosowanie za usunięciem osoby z serwera, tak? No.
takie coś powinno być. Albo coś tak takiego, jest... słuchaj, może coś takiego, że po prostu jeżeli jest jakiś troll, dostaje kopa od kogoś i na przykład jest ranking, trzy razy ktoś go wykopie z uzasadnieniem, tylko żeby to było uzasadnienie, gdzie idą jakieś po prostu notki do wyższych sfer, które mogą to przeanalizować i jest blokowany po IP na przykład. Albo, znaczy, albo po numerze gry, tak jak to było, bodajże. Znaczy, wiesz co, po IP to już by w ogóle nie mógł grać, już nie róbmy z mu takich rzeczy, ale na przykład system na przykład banowania takiego, jak jest w Trackers MP, że masz 3 dni, tam 24 godziny, czy no, masz albo coś takiego, nie? 7 dni, jeżeli już 7 dni, to później 2 tygodnie, mm-hmm, tak? Jeżeli te 2 tygodnie nie pomoże, to na miesiąc. Jeżeli miesiąc nie pomoże, to już permanentnego walnąć. Mm-hmm. No, pana, dokładnie. Nie? A nie przekreślać od razu, że gościowi blokujemy IP i on nie może grać w tą grę. Bo może być tak, że on sobie przemyśli to i następnym razem jak wejdzie na dyżurkę, to będzie okej, okay, nie? Mm-hmm. Więc to nie możemy też tak karać ludzi od razu z górnej półki, tylko zróbmy to w ten sposób, że jeżeli ktoś przekroczył jakąś tam miarka się przebrała, tak? To dajmy mu bana na przykład na 24 godziny. Popatrz, czekaj, jeżeli... ty byłeś chyba na dziennym live'ie, nie? Byłeś. Była sytuacja właśnie z tą Agnieszką, czy jak jej tam, co ten Karol chodzi, czy ten, nie? Raz przyszedł, spamował, pominaliśmy go, nie pomogło, wyciszyłem go na chwilę, przyszedł, przeprosił i co? I za chwilę robił dokładnie to samo, nie? No i uważam, że właśnie takie osoby, które po prostu dajesz im znaka, konkretnie, człowieku, uspokój się, nie rób tego. A on po prostu odczekuje swoje, mówi przepraszam, po czym robi dalej to samo, no to słuchaj, no to o czym można dalej z taką osobą rozmawiać? Znaczy to, wiesz... U mnie jest prosta zasada na streamach. Jeżeli ja poproszę kogoś grzecznie o to, żeby folgował trochę, to dostaje ode mnie upomnienie najpierw. Hmm. Jeżeli nie podziała, mój moderator daje mu 300 sekund, tak? Jeżeli te 5 minut mu nie pomoże i będzie dalej robił swoje, no to wtedy idzie już ban. Jest prosta zasada. Albo jesteśmy jakąś tam ekipą, która tworzy fajnie kanał, bo to nie tylko jest osoba, która prowadzi ten kanał, ale też to są widzowie, do których ja podchodzę z szacunkiem. Jeżeli ktoś do mnie podchodzi z szacunkiem, to ja podchodzę z szacunkiem. Mm-hmm. Jeżeli ktoś mnie uważa za zepsuciem gówno, sorry, ale ja nie będę na to patrzył i nie, też nie pozwolę się obrażać, tak? Więc wiadomo, w pewnym momencie się miarka przebiera i ja wtedy sam daję takiej osobie banicję, nie? Mm-hmm. No bo szanujmy się, moi drodzy. Chcemy stworzyć jakąś społeczność wspólnie, jakąś grupę stworzyć taką fajną, że się fajnie tak bawimy razem i tak dalej, a przyjdzie wam taki typek, który ma parcie na szkło i pokaże, chce się pogadać, że to nie on, nie? Tak. No sorry, ale no tak się też nie możemy bawić, no... Jedziemy do końca? Że czasami tą grę, to jest taka gra, gdzie oglądają też małe dzieciaki, bo to nie masz PEGI 18 czy PEGI 16, tylko masz PEGI, dajmy na to 7. Tak zakładam. Nie wiem, jak ja tam PEGI, nie? A nawet nie patrzyłem. Z ciekawości zobaczę, jadę powoli. Ale jeżeli to z PEGI, dajmy na to 7, to dajmy na to taki mały dzieciak to ogląda. Mhm. I on widzi, że na czacie się dzieją takie cyrki, że no zaczynają się jakieś dymy. No to sorry, ale no to tak nie powinno być, bo my powinniśmy też dawać w pewnym momencie przykład, tak? Że nie wolno tak postępować. Bo ile było takich przykładów, Chris, Nika, że hejt, który powstaje w internecie, powodował, że dana osoba albo targała się na życie swoje, czyli ta osoba, która, dajmy na to, prowadzi takie streamy, tak? Albo no, dochodziło do tego, że były skutki śmiertelne, no niestety, no bo nie mogła sobie poradzić z hejtem, tak? Dokładnie. Nie widzę. A takie coś, no sorry, ale my też musimy mieć, powiedzmy tak, masz miękkie serce, musisz mieć twardą dupę. I ja na przykład na swoich streamach charytatywnych bardzo mocno swoim moderatorom mówię, słuchajcie, zobaczymy, że coś się dzieje, od razu leci ban. Bo ja rozumiem, że to nie, że na takim normalnym streamie to ja mogę dać sobie 300 sekund, mogę upomnieć i tak dalej. Na streamie charytatywnym nie ma czegoś takiego. Jest akcja, od razu jest out. Bo to oglądają małe dzieci, które mogą, może to też im siąść na psychikę.
Więc staram się też to jakoś rozgraniczyć, nie? No dokładnie, Tomek, jak piszesz, ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, sprawą jest, że no już, że tam, gdzie będzie multiplayer i nie będzie zabezpieczony, tam będzie syp. To jest normalna sprawa, bo gówniarze się tym karmią i po prostu, ja nawet, szczerze mówiąc, wam powiem troszkę od innej strony, że nawet nie wiedziałem o tym, że takie akcje odbywają się na YouTubach, na kanałach na YouTubie, ale byłem jakiś czas temu u wujka Bohuna, którego przy okazji pozdrawiam, i wujek tutaj wspominał właśnie, że zaobserwował takie sytuacje, że w okresie wakacyjnym robią sobie gówniarze jakieś po prostu jakby takie, nie wiem, kto więcej kanałów stroluje, czy coś w ten deseń. Mniej więcej tak to brzmiało, bo być może coś troszeczkę przekręciłem, to sorry, ale mniej więcej tak to wyglądało, że ponoć takie akcje odchodzą na YouTubie, że gówniarze sobie chodzą po kanałach i trolują po prostu. Kto więcej kanałów stroluje, nie? No, sorry. Ale to jest jakaś patologia dla mnie internetowa, bo mówię, no nie wiem, co może być fajnego w czymś takim, żeby iść i komuś sypu na kanał narobić. Gdzieś ktoś, co pracuje nad tym kanałem, co nie, wkłada, jak to się mówi, niekiedy całego siebie w ten kanał, żeby jak najlepiej to stworzyć, przychodzi ci taki gówniarz i robi syp, nie? To ja ci powiem lepszy przykład, Chris. U mnie się przyjęła bardzo dobrze GTA 5. Kurde, no miałem oglądalność fajną, miałem fajnych ludzi. Mhm. Wyobraź sobie, że wszedłem na grę online, gdzie tam już z ludźmi. Przepraszam, tam gra. Na moment ci przerwę. Słuchajcie, moi drodzy, my na czaty cały czas patrzymy, tak żeby nie było, że was nie czytam czy coś. Także tylko też nie chcemy tutaj Kronosowi tak mocno w słowa wchodzić, bo ciekawe rzeczy też mówię. Nie, przepraszam, że się rozgadałem, ale fajny temat po prostu trafiliśmy, nie? Ja też czytam te czaty, także spokojnie, też obserwuję czatu Chrisa i Tinky. Ale chciałem tylko jedną pokazać wam rzecz. GTA 5, super święty film, seria na moim kanale. To mnie zniechęciło do GTA 5. Przez cheater, który nie dość, że zaatakował mi na Twitchu stream botami i wrzucił mi 400 botów na Twitcha, na czat, gdzie myśmy z moderatorami mogli się pozbierać później po tym. Ale z tym to było głośno ogólnie, jeżeli chodzi o boty. My też mieliśmy boty na Twitchu. Ale słuchaj, ale nie dość, że mi wszedł na Twitcha, to jeszcze zrobił mi atak DDoS na Discorda. I to było właśnie problematyczne, że gość, który siedział na GTA 5, potrafił odnaleźć moje IP i nie dość, że zdedosował mi, wszedł mi na czat i zrobił mi świństwo, to jeszcze zdedosował mi Discorda. Ojej. To było najgorsze, nie? I weź takie coś później ogarnij, po no prostu po tym. No ale poradziłeś z tym? No poradziliśmy sobie, no wiesz. No, ja zacząłem usuwać, wiesz, te boty wszystkie, blokować te boty wszystkie na Twitchu. Kolega, który jest moderatorem i zajmuje się sprawami technicznymi Discorda, zaczął usuwać boty z Discorda i tam te wszystkie te, zaczął robić zabezpieczenia. I w tym momencie mam tak zabezpieczony Discord, że będzie ciężko go zdedosować, nie? Tomasz tutaj pisze, Chris, ja bym jak dla ciebie. Co? Dawaj 20 plus lub dodawaj pewne osoby, bo dzieci robią gnój w grach, a co do GTA, to youtuberzy zrobili sobie gangi, robili napady, gwałt i tak dalej. I to masakrę dzieci robili. Nie do końca rozumiem to, o czym piszesz, bo 20, znaczy, ja to znaczy co? Czekaj, nie. Jak ja mam zrozumieć, sugerujesz, żeby zrobić kanał 20 plus? Nie, no nie. Co ty? Nie. Nie ma sensu co robić. Bo, Tomek, posłuchaj. Jaki to jest sens zrobić 20 plus, skoro taki małolat wejdzie z na przykład z konta rodzica. No i masz pozamiatane i udowodnij mu, że nie ma 20 plus. Tak, a ograniczać sobie kanał bez sensu. A ograniczać sobie kanał tego, jak ja bym ci pokazał moje statystyki streamów, to pierwsze co się rzuca w oczy, to statystyki wiekowe osób, które oglądają. Mamy na przykład coś takiego,
ja wam tutaj pokażę. Znaczy pokażę, nie pokażę wam, ale jest coś takiego jak odbiorcy. I mamy przedział wiekowy, który tego... Ja na szczęście w tym momencie mam przedział wiekowy 18-24, 25-34. No to nisko 35, masz. 40, czyli mnie młodzi ludzie oglądają, mhm. Ale pytanie, ile w tych statystykach tak naprawdę jest osób, które są w tych granicach wiekowych? No dokładnie. To zakłamuje, bo tak naprawdę miałeś przykłady kilku osób gdzie na czacie, Chris, mhm. Gdzie osoby weszły z konta rodziców. No, no. Dokładnie. Tego nie przeskoczysz. Sorry, Winnetu, ale my tego nie przeskoczymy. A my możemy dać tylko 11, w tytule damy na przykład plus 18, ale nie możemy zabronić komuś wejść na nasz stream, tak? Kulturę osobistą wynosi się z domu. Otóż to. Dlatego ja, to, co dzisiaj mówiłem na dziennym streamie, jaką my mamy tutaj swoją wewnętrzną politykę działania na streamach. Jeżeli przychodzi jakieś dziecko i tak dalej i nie umie się zachować, to ja nie mam skrupułu, żeby mu zasunąć coś z tego bana i pożegnać. No i tyle. Bo nam nie zależy na takich osobach. To są zatruwacze, którzy trują nam, psują nam zabawę, wam zabawę, przyjemność uczestnictwa, grania razem z nami. No sorry, po co nam to? Tylko pamiętaj, Chris, że jest coś takiego jak multikonto i on sobie może mieć na przykład 5 multikont, z których ci wejdzie, tak? I każde multikonto musisz zbanować też, no. No to jeżeli na przykład, to znaczy wiesz, YouTube też ma swoje narzędzia, na przykład chociażby blokowanie po adresie IP, nie? No jak go zbanuje po IP, no to już nie będzie miał tego lekko, bo będąc w obrębie sieci lokalnej, no to nie wejdzie z żadnego konta. Chyba, że ma zmienne IP. Też nawet jeżeli ma zmienne IP, to nie zawsze mu to pomoże, bo jest jeszcze maska pod sieci. Ale mówię, no... Która po prostu też robi swoje i nie zawsze dynamiczna IP tutaj pomaga. Nie wygląda, żebyśmy mieli zaraz czerwonego albo coś. Ale pytałam, czy jedziemy do końca. Już jest... A nie wiem, ile mamy do końca. Balanga do rana, robimy ja nie jechać, no ja nie jechać. Dziewczyny do wzięcia, pijemy do osięcia. Balanga do rana, robimy na. Tu rządzi raz ta zmiana, najbardziej na jedno. SPEJSON 34 P 48 zł 30 groszy. Dziękujemy Space Zone. To jeszcze 5 stów i przegub połamany. Dzięki serdeczne Space Zone. Która jest godzina? 5 po północy. A jesteście jeszcze? Oj, czekajcie. A do kogo to pytanie? No do widzów. Jeden jest na pewno. No wyobraźcie sobie, że macie 10 osób w momencie. No. Tynka, my to tak nie wstajemy aż o świcie, nie? Co? No niby nie. No. Pamiętajcie, moi drodzy widzowie, jeszcze jedno. No pytam się ciebie. Poczekaj. Co? Nie, no jedź. No. Nie. To Chris, Tynka, czy my to robimy to dla was? Jeszcze raz? Mówię, że... Żeby widzowie pamiętali jedno, że... Wy swój wolny czas poświęcacie dla widzów, tak samo jak ja, czy ktoś inny i razem tworzymy fajną społeczność i tego się po prostu trzymajmy, nie? Dokładnie. A który jest w ogóle teraz następny restart serwera? Za chwilę będzie. A, no to polecimy do restarta i gitara. Pabelus poszedł wcześniej, chyba mnie nie było, jak on tak, poszedł. No. W ogóle, moi drodzy, nie wiem jak jutro będę się... Myślę, że na 16 dam radę, to... Nie dasz rady. Nie dam rady? Czemu? Księdza mam. Jutro? No jutro mówiłam ci przecież. A. Dlatego trochę roboty jutro jest. Psiachy. Trzeba zrobić, muszę iść po ten. No nic, to będziemy się dogadywać. Jak będę już wiedział co i jak, to tego. Tu ustawię streama i wrzucę się na czacie, nie? To będziecie wiedzieli. Tak.
takie buty. No, bo trochę musimy porobić jutro, bo niestety ksiądz ma przyjść do nas, poświęcić nas, co byśmy dobrzy ludzie byli. U mnie już był. No, u nas jeszcze, u nas w ogóle tutaj, gdzie mieszkamy, też w ogóle nie był, także to będzie first time. Ale ja się wkurzyłem raz na księdza i mam złą opinię od księdza, chodzący po kolędo. Ty, no wyszedł ode mnie z mieszkania i pierwsze co spojrzał w kopertę i napisał numer mieszkania. Co ty gadasz? No. Od nas koperty nie dostanie. No to jest moim zdaniem, no to nie jest do końca fajne, albo takie wytyczanie, później idzie na ambonę i wytyka palcami kto z danego mieszkania ile dał, takie rozliczenia, nie no. Nie wiem, czy to ma być motywacyjne, czy co. Nie wiem, no dziwne to są podejścia czasami, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy się płakać. Czy się płakać. Ale patrzcie, ze takich tematów śmiesznych, jak z Pawelusem, zeszliśmy do bardziej poważnych tematów, nie? Wywalisz się. Bo 120 speedruna robisz mi. Speedrun. Już mi się te wszystkie te dzióbki pierdzielą. Zielony dostałem, ale co z tego? Także przepraszam, moi drodzy, Chrissy Tinka, że tam trochę wam zagadałem z tym. No nie no, spoko, tylko to wiesz, w drugą stronę, no bo jako, że, ale masz podgląd na czat, to widzisz, jak ktoś pisze, to też nie, my mamy taką, coś takiego, że przynajmniej na razie, na tyle, że ile możemy, że tutaj wiadomo, no nie jest aż tak dużo osób na czacie, że możemy sobie pozwolić na to, żeby czytać wszystkie wiadomości, bo wiadomą rzeczą jest, że jak jest większy czat, gdzie jest, pisze na przykład 200-300 osób na czacie, no to nie ma siły, żeby nie wiem co, żebyśmy zdążyli przeczytać wszystkie wiadomości, to jest nierealne. Aha. Więc wtedy po prostu czytamy to, co zdążymy wyłapać, co nie? Nie no, serio, u nas tak mówi w tej chwili, nie? Czyta mieszkanie taki, numer taki, ulica taka, no tak. 200 zł, nie? Bóg zapłać, kuźwa, nie? Wiecie, to się, ja teraz tutaj troszeczkę tak do nas, no my generalnie robimy to samo, jakby nie było, bo... Jest tak, kto ile dał. Ale to ma zupełnie inny oddźwięk, bo nie o to chodzi, nie? Po pierwsze, wiadomo, no, widać to na ekranie i tak dalej, no i to jest zupełnie co innego. Ale w kościele na ambonie, żeby wytykać mieszkanie palcami, no to już tak no, trochę, no, no moim zdaniem, no słabe. No słabe. Powinno być to objęte jakoś jednak tą tajemnicą taką. Ale kiedyś tak nie było, nie wiem. No nie było, to jest tak jakaś głupia moda się zrobiła, nie, od jakiegoś czasu. Ale częściej mi się wydaje, wytykane są te mieszkania, zapraszam, na wsiach, tak? Że ci mieszkańcy, bo to jest taka jakaś mniejsza grupa społeczna, te wsie. Ja tam ksiądz bardziej patrzy na to, ile mu na tacy skapnie, nie? No może i tak. Bo w większych miastach to wątpię, żeby takie coś miało miejsce, ale to bardziej im mniejsze miasto, tym bardziej tam, wiesz, ta społeczność jest taka... Tak, tego, i chyba nie? Wiesz, chyba może o to chodzi, nie? Że musi powiedzieć, bo że ta rodzina dała tyle, bo coś tam obiecali, nie? Na przykład, załóżmy. To najgorsze, jak ksiądz wie wszystko o twoim życiu prywatnym, czyli gdzie pracujesz, co robisz, kiedy wracasz z pracy, kiedy idziesz do pracy i tak dalej, nie? A mam taką sąsiadkę, która... No potrafi tak obgadywać sąsiadów. No to chyba wszędzie są tacy ludzie. No to już jest, wiesz, ludzie, którzy, jak to się mówi, swoje życie mają w wielkim poszanowaniu, ale za to cudzym się strasznie interesują, nie? I... A całodobowy monitoring osiedlowy. No. Tak. U nas za taki monitoring robi nasz pies. Serio? No, non stop wygląda przez okno. No, wyjdziesz tylko z pokoju, na chwilę wracasz, on siedzi w oknie, nie? A właśnie, ile one mają lat? Jeden ma 9, a drugi 3 no. Skończy niedługo. A to ten 3 to taki jeszcze nie wiem, co bardziej. No, to jest ta właśnie dewota, co w oknie siedzi. No.
A ten pies, co przychodzi ci na kolana, Tinka, to jest który? Mi oba przychodzą na zmianę. A, na zmianę? No. Ale oba są czarne. No właśnie. Ten czarny to jest młodszy, a ten taki podpalany z brązowym, sznaucerowaty, to jest ten 9-latek. I ma taką brudkę jak ty. No ma fajniejszą brudkę. To wiesz, dziwne, żebyś ty był do sznaucera podobny. No słuchaj, w mniemaniu Pawelusa pewnie bym był podobny. No. W mieście tu patrzę, kto chodzi na mszę, a kto nie, a weź tu ślub u nich załatw. Mój pies... To też robi się dziwotnie. No. A sakramenty to już inna inszość. Ja w ogóle uważam, może mnie teraz ktoś zlinczuje, ale uważam, że Kościół powinien być opodatkowany, powinien mieć cennik i kasę fiskalną. Jestem za. Co łatwo, serio? Zazwyczaj dają 500, nie? No serio, no. No to niech to zrobią, kuźwa, cennik, paragonik, dziękuję. Ale gdzie ci to opodatkują, proszę? O czym ty mówisz? O raju. Tak samo, czemu księża nie biorą ślubów? Nie hajtają się. Wiesz czemu, Tinka? No jak to czemu? Tu nie chodzi wcale o celibat. A o co? Kościół tak nakazuje. Tylko zobacz, ile Kościół ma tak naprawdę swojej kasy, swoich działek, które wynajmują, dajmy na to, i na tym zarabiają. Że jakby ksiądz miał żonę, intercyza, no. Rozdzielność majątkowa i tak dalej, i tak dalej. Już Kościół by się tak nie wzbogacał, jak się wzbogaca tak naprawdę. Bo to byłoby wszystko, wiesz, między małżeństwem się rozpadało. Pomyśl to z tej strony. Nie, to chyba już nie na mój łeb o tej porze. Taki ksiądz by zdradził żonę, żona by go podała do sądu. Wspólność majątkowa, dziękuję. Ksiądz chodzi goły i wesoły. Ale no. Wreszcie zapowiedzi dali na peronach. O, to powiem ci mega fajne. Tomasz, ja brałem ślub 23 kwietnia ubiegłego roku. Gratulujemy. Jest napisana ostatnia spowiedź tydzień przed ślubem. Poszedłem do księdza, żeby mi udzielił spowiedzi. Wygonił mnie, bo nie u nich w parafii brałem ślub. Niestety takie rzeczy też się zdarzają. Przykre, ale już po prostu się tak rozbestwili, że głowa mała. A niby Kościół to wspólnota, nie? Tak. Moherowych beretów. Ale zawsze jakaś jest. No. Zajeżdża mi to jakąś mafią, ale... Tak. Czarna mafia. No już, czekaj, kto to śpiewał o czarnej mafii? Staszczyk. Kazi? Muniek Staszczyk. Muniek? No. Nie, może. Czemu mnie nie prądzi? Albo nie masz hamulec. Prądu. Nie, hamulec miałem zaciągnąć. Nie masz prądu. Dynamo odpal. Tak. A dalej włączyłem. No przykre, że się dzieją takie rzeczy, ale no niestety się dzieją. No słuchaj, Paździoch, ale no skoro... Ojcu Rydzykowi daje, kurwa, biedny Bentleya, no to... To już po prostu obrosło legendą i to chyba nigdy nie pójdzie do lamusa. Z drugiej strony za dużo państwo ładuje w kościół, a mniej ludzi, którzy potrzebują tak naprawdę tej pomocy. Dokładnie. Dlatego są tacy ludzie jak my, którzy potrafią zorganizować się w jakiś fajny sposób. Tworzyć jakieś fajne akcje, nie?
Spenson pisze, ja brałem 7 lat temu, ja nie mam bierzmowania i musiałem na szybkiego robić, bo nie chciał mi udzielić, jak nie zrobię. No ale to jest akurat normalne, bo są w końcu sakramenty, więc to nie ma zmiłuj, nie? Każdy sakrament po kolei trzeba przejść. To już by była całkiem naprawdę kto wierzący, no jakby ze z boku popatrzył, to jak ty masz ślub, jak ty nie masz bierzmowania? No to już by była gruba przyginka, także akurat tutaj jest słusznie to co piszesz, że tak to było. No tak, ksiądz powinien być dla ludzi, a wychodzi, że jest dla kasy. Niestety tak teraz jest. Kiedyś było tak, jak być powinno. Ksiądz był dla ludzi, kościół był dla ludzi, no, no tak. Się to pozmieniało niestety na gorsze. O. Tak to moje duże oburzenie wielkie, że para mieszka przed sobą przed ślubem. Mieszka, to mieszka. Chyba musisz zatrudnić. Poznają się, tak? Dokładnie. Więc jak oni mają się tak naprawdę poznać, skoro nie mogą ze sobą zamieszkać i zobaczyć, czy ze sobą naprawdę będą szczęśliwi i będą tego, nie? No ale Kościół mówi inaczej i tego nie zmienisz, co zrobisz. Tak, Kościół to... Niech się zajmie swoimi problemami, wiemy jakimi, nie? Tak. Ukrywaniem to po niektórych przestępstw. Na te tematy to może nie wjeżdżajmy. Nie, nie wjeżdżajmy na to, no ale taka jest prawda, no. U kogoś, jak to było powiedziane, u kogoś widzisz drzazga, u siebie belki nie widzisz, tak? No. No to jest ciężki temat i wiesz, jak to jest. No. I nie wracaj, nie idźmy. My widzimy ten temat, to nie. Inaczej, kapłan, który jest z powołania, będzie widział to inaczej, ten nie z powołania. Katowice zawodzie próba radio? Jeszcze inaczej. Słuchajcie, bo głośno i wyraźnie. Na beku. Ten, który jest nie z powołania, jeszcze inaczej i tak dalej, i tak dalej, także to wiecie. Słuchajcie, moi drodzy, będziemy powoli kończyć, bo ja już powoli nie wiem, co robię, a już też plecy mi trochę odmawiają posłuszeństwa. Będzie... Poczekaj, bo to Marek coś napisał jeszcze. Ja miałem taką sytuację z księdzem. Na kolędzie pytywał mi się, czy mam kobietę i tak dalej. Ile zarabiam, a ja do niego na pewno o wiele mniej niż on. No to grubo, żeś pojechał. No to akurat jest szczere, bo nie ukrywam, że niejednokrotnie księża mają dosyć spore zarobki. I dosyć wygodne życie. Tak, i w porównaniu do takiego zjadacza chleba, to naprawdę, no to akurat było, no nie ukrywam, chamskie, ale prawdziwe, no. To i tak, słuchajcie, wjeżdżamy już w warszawskie tereny i jak widać... Jakie warszawskie tereny? Będzie warszawskie tereny? Nie, jeszcze nie. Jeszcze to Sosnowiec teraz, nie Warszawa. No ja mówię, ty do Katowic jedziesz, panie, tak? Nie do Warszawy. Nie? No bo zaczęło lagować, już myślałem, że na tym, a to Katowice tak lagują, tak? Będzie. Do Katowic ty jedziesz. A mi się posrało, że Będzie ja w stronę Warszawy lecę. Nie, do Będzina jedzie, do Katowic jedzie. Nie, ja już dzisiaj odpadam. Nie, wolę sobie to nadrobić na świeżo, w dobrej atmosferze, niż taką zamułką, bo to nie ma sensu. No ja także Spenson i Paździok, no i ogólnie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasz kanał, którzy bywają regularnie u nas na transmisjach, bo dzięki wam te transmisje idą w górę, kanał idzie w górę. No, bez was by nie byłoby nas, prosto. No, dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Kronosowi dziękujemy. Już żeśmy się wszystko pierdzieli. Kronosowi dziękujemy za radyjko tutaj, no i oczywiście też za transmisję. No i co, pewnie jak tylko będziemy mogli, to bijemy jutro, będziemy kontynuować, a myślę, że jakoś postaramy się, żeby chociaż na chwilę zaglądnąć. Śpijcie dobrze, tak jest. No i co, do następnego. Dobrej nocy dla was, trzymajcie się, papa, pa, jeszcze raz dzięki. Dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo, trzymaj się, dla ciebie również, dobrej nocy. Hej. Trzymajcie się, no papa. Pa.